Radio Plus. Sedno sprawy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dzień dobry, panie rzeczniku, witam serdecznie. Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał się do błędu, bo te umowy z organizacjami pozarządowymi, których nieruchomości zostały sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji, no, zostały aneksowane. Nie 5, a 15 lat będzie trzeba, żeby można było te nieruchomości sprzedać albo przeznaczyć na cele komercyjne. Szanowni państwo, z tym, co mamy do czynienia ostatnio w Sejmie i to, co widzimy, to, co robią opozycyjne media i próbują kreować aferę z normalnego programu rządowego. Takich programów, szanowni państwo, jest bardzo, bardzo dużo. Takich, że nieruchomości na własność przychodzą nie, organizacji? Takich programów, w których finansuje się różne działania statutowe najróżniejszych organizacji. Jasne, ale to chyba chodzi, panie ministrze, o te nieruchomości. No ja rozumiem, że oczywiście opozycję najbardziej boli to, że w tym programie rządowym środki zostały skierowane do organizacji patriotycznych, do organizacji konserwatywnych, do organizacji pomocowych, które wspierają bardzo często osoby niepełnosprawne, bo przecież takie mają zakres działalności statutowej. I dotychczas przez wiele lat na żadne wsparcie ze strony rządu te organizacje nie mogły liczyć. Przez lata, szanowni państwo, miliony złotych było transferowane do organizacji lewackich, marksistowskich, organizacji, które... Boże, marksistowskich? Przykłady jakieś? Panie redaktorze, no, biorąc pod uwagę to, co robi na przykład Rafał Trzaskowski w Warszawie, wspiera organizacje genderowe, lewicowe, które... Ale to lewicowe nie można wspierać Dlaczego nie wspierać organizacji lewicowych, jeżeli część społeczeństwa ma lewicowe poglądy, a poza tym lewicowość to nie jest... No widzi pan, no to nie Rafał Trzaskowski wspiera... Relatywne. Panie redaktorze, to nie Rafał Trzaskowski wspiera organizacje lewicowe, natomiast robi to w taki sposób, że tylko lewicowe organizacje w Warszawie dostają wsparcie lub też główne strumienie pieniędzy są właśnie tam kierowane. Poza tym mnóstwo środków finansowych na przestrzeni lat było kierowanych do zaprzyjaźnionych z politykami Platformy Obywatelskiej instytucji, fundacja pana Geremka, w której zasiadają politycy Platformy Obywatelskiej, teatry, celebrytów, aktorów, pani Jandy chociażby, które są finansowane z publicznych pieniędzy. To są przecież prywatne inicjatywy, a przez lata były finansowane z budżetu państwa, z ministerstw, ze spółek Skarbu Państwa. Panie Rzeczniku, daleko odeszliśmy od tej kwestii z 5 do 15 lat. Ja wiem, że dla was dziennikarze, panie redaktorze, to jest nieważne. No, ale chcę o konkrecie rozmawiać teraz. Rozmawiam o konkretach, właśnie podaję konkretne... Pytam, czy to jest przyznanie się do błędu, czy w tych umowach coś było jednak nie tak, jeżeli okazuje się, że jednak nie po 5 latach. Ja podaję, panie redaktorze, przykłady konkretnych organizacji, konkretnych inicjatyw prywatnych biznesów, które były finansowane, do których były pompowane publiczne pieniądze przez lata i nikt kompletnie nie protestował, nikomu to nie wadziło i w żaden sposób jeżeli media... Jeżeli chodzi o wydatki na prywatne teatry w Warszawie, to ja dużo krytyki pamiętam. Ja nie kojarzę takich emocji i tylu reportaży w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych na temat finansowania prywatnych biznesów teatralnych niektórych aktorów, którzy dzisiaj sprzyjają Platformie Obywatelskiej, chodzą na te wszystkie marsze i wygłaszają tezy polityczne. Ja nie kojarzę krytyki mediów sprzyjających dzisiaj Platformie Obywatelskiej, które by się odnosiły chociażby do sytuacji przekazania zamku w Wojnowicach. Nie pamiętam również... To też jest nieważne. Ten podmiot... Nie, że to jest nieważne, tylko tam chyba jeżeli chodzi o powstanie tego podmiotu, tej organizacji, to publiczne też organy brały w tym udział i jakby są organami założycielskimi przecież. Publiczne organy, których piastunami byli politycy Platformy Obywatelskiej i tam zasiadają politycy. Jest w każdym organie sprawuje akurat władzę, ale władza się może zmienić, prawda? Więc jeżeli to jest kwestia tego czy innego organu, no to chyba to zostaje. Pan Sutryk, pani Dulkiewicz, dzisiaj w zamku w Wojnowicach jest prowadzony hotel, biznes. Pytanie, czy to jest działalność statutowa Kolegium Europy Wschodniej pana Jeziorańskiego. Wtedy nie było żadnego larum, nie rozmawialiśmy na ten temat. To było gdzieś tam po prostu po cichu zamiecione pod dywan. Nie mówi się również o tym, jak w sercu Warszawy przez lata reprywatyzowano kamienicy. Za 50 Boże, to mało naprawdę mówiliśmy o reprywatyzacji. Pan to bagatelizuje. Dyskusja o reprywatyzacji, dziką reprywatyzacji w Warszawie, naprawdę jej nie wille, było. I to były wille, którymi dysponowała pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Wille, z których wysiedlała ludzi, pozbawiała ich dachu nad głową i przekazywała... To
ludziom powiązanych bezpośrednio z warszawskim, ratuszem. I to był rzeczywiście skandal i to była działalność przestępcza i dzięki temu, że my dopiero po latach dopiero my wywołaliśmy ten temat po 2015 roku i zaczęliśmy przywracać społeczną sprawiedliwość w Warszawie, ten temat ujrzał światło dzienne, bo media wcześniej tym się praktycznie w ogóle nie interesowały. Akurat sprawiedliwość bym oddał Gazecie Wyborczej, panie rzeczniku, w tej sprawie, bo pamiętam teksty przecież bardzo głośnej Gazety Wyborczej, jeżeli chodzi o... Ja takich tekstów nie pamiętam, być może jakieś tam pojedyncze... No to, panie rzeczniku, to nieuważnie pan czytał tę gazetę, bo naprawdę były... Tej gazety akurat nie czytam, natomiast ja widzę dzisiaj, co się dzieje wokół dobrego programu rządowego zrealizowanego przez Ministerstwo Edukacji na rzecz organizacji patriotycznych, organizacji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i jak dużo dezinformacji, kłamstwa, manipulacji jest w tych mediach. Panie rzeczniku, dokończę ten ministra edukacji, przepraszam Czarnka, jeżeli będzie głosowany wniosek o wotum nieufności dla niego. Panie redaktorze, oczywiście, że obronimy i dzisiaj ten wniosek o wotum nieufności to jest tak naprawdę próba przykrycia przez opozycję tego, co dzieje się w ich własnych szeregach, tych wielu nieporozumień, tego, że nie udało się na przestrzeni ostatniego roku sformułować im jednego wspólnego porozumienia, jeżeli chodzi o wspólny start w wyborach parlamentarnych i tej przykrycia tego, że dochodzi tam do wiecznej awantury, napięć i dzisiaj sam Donald Tusk nie może być pewny swojej pozycji w Platformie Obywatelskiej. No, wiemy chyba doskonale, może. Że, no, panie redaktorze, wiemy doskonale, że bardzo mocną frakcją w Platformie Obywatelskiej jest frakcja Rafała Trzaskowskiego i Rafał Trzaskowski w Platformie Obywatelskiej ma wielu swoich zwolenników i którzy widzieliby go na fotelu lidera Platformy Obywatelskiej, bo Donald Tusk jednak, to wszyscy już widzą i to nawet ci, którzy mocno kibicują Platformie Obywatelskiej, osiągnął już swój limit możliwości, jeżeli chodzi o podbijanie notowań Platformy i wszyscy widzimy, że zatrzymały się na poziomie ono około 20%, także formuła nie z Donaldem, 20, z Donaldem Tuskiem... Platforma Obywatelska w jakim sondażu miała 20%? Było kilka sondaży, panie redaktorze, w których widziałem. Oczywiście 20, może 22. Dobra, 22. Albo 27. Nie, to takich sondaży nie widziałem, chyba że te, które kupują sobie politycy Platformy Obywatelskiej, to w takich sondażach, panie redaktorze, widziałem, że mają nawet... No i mówi pan rzecznik o tym, tak jakby więcej, Prawo i Sprawiedliwość nie zamawiało sondaży. Więcej niż... To też zamawiacie sondaże. Nie, ale panie normalnie. Redaktorze... Każda partia może zamawiać sondaże, no natomiast te sondaże, które były kupowane przez Platformę Obywatelską, wszyscy doskonale wiemy, że one były... No czasami się wypuszcza też w obieg medialny tak, żeby pokazać swoją siłę, jasne, ale, no, ale nie ma 20% w sondażach czyli się manipuluje opinią publiczną, prawda? Czyli się manipuluje opinią publiczną, no ale jeżeli się pokazuje w sondażach, że nastąpiły jakieś kilkuprocentowe wzrosty, na przykład sondażowe, to te wzrosty odnosi się do jakichś poprzednich badań opinii publicznej, a wszyscy doskonale wiemy, że te badania, które były realizowane przez jedną z sondażowni, z którą współpracują przecież politycy, Platformy Obywatelskiej i są powiązani zresztą politycy Platformy Obywatelskiej, w żaden sposób się no, nie łączyły jedno z drugim. Jakby jeden sondaż nie wynikał z drugiego, pomimo tego, że szumnie ogłaszano, że nastąpiły jakieś przedziwne wzrosty, choć wcale sondaże na to nie wskazywały. Panie rzeczniku, to teraz trochę o tym, co będzie się działo w Sejmie dzisiaj po południu głosowania, czy ustawa wiatrakowa, czyli odejście od tej zasady 10H, która przez lata obowiązywała do odległości 700 metrów, jeżeli chodzi o możliwość budowy wiatraków od zabudowań. Czy te przepisy będą głosowane dzisiaj i czy ma pan pewność, że Klub Prawa i Sprawiedliwości, no, wyłączając może Solidarną Polskę, poprze te rozwiązania? Znaczy, na pewno ta ustawa, która jest teraz procedowana w polskim parlamencie, służy zliberalizowaniu prawa, jeżeli chodzi o możliwość budowania elektrowni wiatrakowych, lokalizacji wiatraków na terenie Polski. Na przestrzeni lat wszyscy mamy złe doświadczenia, jeżeli chodzi o budowę wiatraków w naszym kraju. Były raporty NIK-u w 2014-2015 roku, z których jednoznacznie wynikało, iż te inwestycje były obarczone korupcją, niejasnymi relacjami pomiędzy samorządowcami a inwestorami. Były ktoś został skazany? No ale były raporty, panie redaktorze, no ja się powołuję na oficjalny raport Najwyższej Izby Kontroli. Raport, ale to chodzi o to, że jeżeli jest w służbie zdrowia korupcja, to się nie zamyka służby zdrowia, tylko się wyplenia tę korupcję. I tak samo chyba tutaj to sensowniejsze jest punktowe działanie, zmiana, ewentualnie regulacji, które nie pozwolą na korupcję, a nie na budowę. No i właśnie temu mają służyć te zmiany, które procedujemy teraz w polskim parlamencie. Właśnie dlatego zmieniamy między innymi tę ustawę. Ta ustawa przede wszystkim jest odpowiedzią również na oczekiwania społeczności lokalnych. Ma zabezpieczać przede wszystkim interesy mieszkańców gmin i powiatów, tak aby wiatraki nie były lokalizowane na terenie ich ogródków albo zaraz za ogrodzeniem, tylko żeby była zachowana odpowiednia odległość, czyli te 700 metrów jest tak naprawdę dlatego, ponieważ uwzględniamy przede wszystkim interesy społeczne. Będzie dzisiaj przyjęta ta ustawa? Mam nadzieję, że tak, ponieważ rzeczywiście jest plan głosowania tej ustawy dzisiaj w wieczornym bloku głosowań na posiedzeniu Sejmu. Wczoraj zakończyliśmy pracę w ramach drugiego czytania i to jest taki rozsądny kompromis, a dzisiaj to wielkie
wielkie larum ze strony opozycji, Platformy Obywatelskiej, wielu mediów, które przecież też w tym chórze grają, to larum lobbystów. Lobbystów, którzy chcieliby zalać nasz kraj szrotami wiatrakowymi z Niemiec. My na pewno na to nie pozwolimy. Oczywiście energia wiatrowa jak najbardziej, energia odnawialna jak najbardziej, ale przede wszystkim interes mieszkańców musi być tutaj zabezpieczony. Ale to 500 metrów, panie ustawie... było efektem działania lobbystów, którzy chcieli zalać Polskę panie redaktorze, to znaczy to była pewna propozycja rządowa, natomiast to jest też tak, że przecież prawo powstaje w parlamencie i posłowie dyskutują, mają też kontakt ze swoimi społecznościami lokalnymi. Ale chodzi mi o to, jeżeli pan powiedział, że to krytyka tej zmiany jest inspirowana przez lobbystów, jak rozumiem, więc chodziło mi o to, czy te 500 metrów też było za nim pana... Ja pamiętam, panie redaktorze, jak krytykowane również było 500 metrów, także pojawiały się również takie głosy krytyczne. Mało pamiętam. No, ale były takie głosy i to były głosy właśnie lobbystów, którzy chcieliby realizować swój biznes, nie zważając na bezpieczeństwo i komfort życia naszych obywateli. A są policzone głosy, panie rzeczniku, będzie ta ustawa przyjęta, bo wiadomo, że w samym klubie też był spory opór przeciw tym rozwiązaniom. Są rzeczywiście wątpliwości wśród naszych parlamentarzystów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim naszych koalicjantów Solidarną Polskę, która zgłaszała poprawkę, aby ta odległość została wydłużona do 1000 metrów. Aczkolwiek no, liczę również tutaj, że kluby opozycyjne pochylą się nad tym projektem ustawy, zwłaszcza, że sami wielokrotnie politycy Platformy, PSL-u czy Lewicy podkreślali, jak ważna jest energia wiatrakowa. Chociaż sekretarz generalny Lewicy w Radiu Plus pewno... wieczorem mówił, że tak, że Lewica poprze to rozwiązanie. No to bardzo się cieszę, to już jest dobry zwiastun losów tej ustawy i tego, co będzie się działo z nią w przyszłości. Natomiast ja chciałbym zwrócić, panie redaktorze, tak, ale na jedną rzecz. No, znaczy, na pewno nie przeceniałbym energii wiatrakowej. No, wszyscy doskonale wiemy, że jest to energia niestabilna, energia, która nie może być w bazie całego miksu energetycznego i my jako Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczamy naszych rodaków na przyszłość i między innymi dlatego są podejmowane działania legislacyjne, działania również biznesowe, które zmierzają w tym celu, abyśmy w przyszłości mogli również wybudować energię atomową, bo to atom... Ale wiatraki na morzu to też mocno akurat na to stawiacie, panie. No, stawiamy na to, ale to jest w ramach dywersyfikowania źródeł energetycznych w naszym kraju. Natomiast nie może być tak, że my tylko i wyłącznie będziemy się opierać na wiatrakach czy odnawialne źródła energii, ponieważ raz świeci słońce, raz nie świeci, raz wieje, a innego dnia już tego wiatru nie ma. W związku z tym, panie redaktorze... Jakbym był złośliwy, to bym te pogodowe, panie rzeczniku... Ale to mówię też również z własnego, panie redaktorze, oczywiście z własnego doświadczenia i myślę, że każdy z nas ma podobne doświadczenie i obserwuje to, co dzieje się. Jasne. Bywa różnie z tą pogodą. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy. Za chwilę dogrywka już w internecie, Sedna Sprawy, na którą serdecznie państwa zapraszam. Radio Plus. Sedno sprawy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jest cały czas gościem Sedna Sprawy. Panie rzeczniku, czy premier Mateusz Morawiecki będzie premierem do jesiennych wyborów parlamentarnych? Nic mi, panie redaktorze, nie wiadomo, żeby miały nastąpić tutaj jakieś korekty w składzie rządu. Rząd pracuje, zresztą jesteśmy po bardzo ciężkim okresie, jeżeli chodzi o... kalendarz roczny, bo mamy za sobą zimę, wszyscy wróżyli, że węgla nie będzie, prądu nie będzie, będą jakieś gigantyczne problemy społeczne i gospodarcze. Dzisiaj się okazuje, że przez ten trudny czas udało nam się przebrnąć i pracujemy dalej. Rząd jest skupiony na swojej działalności, spotyka się na co dzień Rada Ministrów, realizuje kolejne projekty, kolejne obietnice i wywiązujemy się ze swojego słowa i ze swojego programu. Także pracujemy i nie skupiamy się w przeciwieństwie do opozycji na żonglowaniu jakimiś stanowiskami i miejscami na liście, tylko pracujemy dla Polaków, bo dzisiaj tego oczekują od nas nasi wyborcy. Jest wojna na Ukrainie, podejmujemy szereg różnych działań związanych z zabezpieczeniem naszej ojczyzny, szereg działań i rozwiązań gospodarczych, które też są przecież wdrażane, czy chociażby tych na styku Polski i Unii Europejskiej. Panie rzeczniku, czy premier Mateusz Morawiecki jest też kandydatem na premiera po wyborach parlamentarnych? No bo przecież... przedstawia się też kandydata, każda formacja, która chce zdobyć władzę, powinna powiedzieć, kto po wyborach też. A to tutaj pan zadał bardzo ciekawe pytanie, bo ja jestem zainteresowany, kto będzie premierem po stronie opozycji. No politycy tam... Platformy Obywatelskiej mówią Donald Tusk. No ja już słyszałem Rafale Trzaskowskim, a pytanie, czy to tylko będzie od nich zależało, bo panie redaktorze, jedna rzecz. No mądrość czytaku, być może to się zmieni. Ciężko sobie
ciężko sobie mówił kiedyś o tym, że to jest upiarna jego myśl, żeby pracować na wiejskiej. W związku z tym myślę, że sam do końca chyba tego nie chce. Ale także, premierem też nie jest przy wiejskiej. No, ale pracuje się też po części przy wiejskiej. Po części, bo jednak ale ogólnie, ale zapadają, i ujazdowskie tam jest. Nie, no tak, ale wiele decyzji zapada jednak przy wiejskiej. Poza tym ciężko mi sobie wyobrazić rząd, który będzie takim konglomeratem skrajnie różnych kilku partii, które mają mało wspólnego często ze sobą w wielu obszarach. W czasie, kiedy rzeczywiście rozgrywa się wojna za naszą wschodnią granicą, w czasie dość takim niestabilnym gospodarczo z punktu widzenia w ogóle całej geopolityki i tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, jednak dobrze by było, żeby Polska po wyborach miała stabilny, przewidywalny rząd, który sprawnie podejmuje decyzje. Do pytania wrócę o premiera. Kandydatem na premiera po wyborach parlamentarnych jest... Panie redaktorze, decyzje w tej sprawie zawsze zapadają na poziomie kierownictwa partii. Tak jak panu powiedziałem wcześniej, my jako Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie nad tym nie rozmawiamy na temat tego, co będzie po wyborach. W tym momencie, panie redaktorze, pracujemy nad tym tu i teraz, nad tym, co się dzieje w Polsce. Wdrażamy kolejne rozwiązania w związku z tym, co rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, w związku z tym, co dzieje się w sferze gospodarczej w Polsce. Wdrażamy szereg kolejnych rozwiązań i nad tym się skupiamy. Tu i teraz pracujemy dla Polaków. No ale myślałem, no mówi zresztą sam pan rzecznik, że wypadałoby powiedzieć wyborcom, kto jest też kandydatem na szefa rządu po wyborach. No, wszystko, panie redaktorze. Zarzucał pan do opozycji, że opozycja nie jest tutaj taka wystarczająco precyzyjna. Panie redaktorze, wszystko w swoim czasie. Na pewno kierownictwo partii będzie prezentowało program na kolejną kadencję, będzie prezentowało również kandydata na premiera, będzie również prezentowało nasze kolejne działania po wyborach, te, które będziemy chcieli podjąć. Ale poczekajmy. Kiedy taka kompleksowa, panie rzeczniku, wizja tego, co partia będzie chciała robić po wyborach, no łącznie właśnie ze sprawami personalnymi częściowo. Panie redaktorze, naprawdę ja rozumiem, że państwo nas dopytuje się przede wszystkim, bo oczywiście jesteśmy partią rządzącą, no ale my naprawdę już pokazaliśmy, że jednak... Ale rzecznika pytam o to, co się będzie działo w partii rządzącej. Tak, ale... Jak mam tutaj Jana Grabca, to pytam o Platformę Obywatelską, tak, chyba ale, normalne. Panie redaktorze, my już pokazaliśmy, że jeżeli coś obiecujemy, to to dowozimy i jesteśmy skuteczni w realizacji swoich obietnic i to jest dzisiaj najważniejszy komunikat, który chciałbym, żeby wybrzmiał. Na pewno, jeżeli chodzi o realizację naszego programu na przyszłość, jeżeli go zadeklarujemy i zaprezentujemy przed Polakami, na pewno będziemy go chcieli zrealizować. I wszystko w swoim czasie. Kampania zbliża się do nas wielkimi krokami. Proszę dać nam pracować. Na pewno wkrótce zaprezentujemy swoje plany na przyszłość. Panie rzeczniku, kiedy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wróci do tego, co zaczął w tamtym roku, czyli objazdu po wszystkich strukturach lokalnych, okręgach Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno będziemy chcieli wrócić do objazdu wiosną. Ale forma fizyczna pozwala już panu prezesowi, żeby... No, prezes Jarosław Kaczyński już pracuje, jest obecny w siedzibie partii, spotyka się z politykami, przychodził również do Sejmu na głosowania, zresztą bardzo obowiązkowo do tego podchodzi i pokazuje, że nawet w chorobie jest w stanie realizować swoje obowiązki i przychodzi do Sejmu, nie lekceważy tych obowiązków i przez to jest dla nas wielkim wzorem, jak należy podchodzić do pracy parlamentarnej. Na pewno w najbliższych tygodniach będziemy chcieli wrócić do działań w terenie na czele z naszym liderem, panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Panie rzeczniku, mówi pan o opozycji, o tym, jak trwają te układanki teraz polityczne, wyborcze, przedwyborcze w szeregach opozycji. Który wariant jest najwygodniejszy dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o opozycję? Wolelibyście, żeby opozycja szła w jednym bloku, czy możliwie rozdrobniona? To ciekawe pytanie, panie redaktorze. Dzisiaj ta sytuacja, z którą mamy do czynienia na opozycji, pokazuje, że jednak jest tam dość sporo animozji, dość sporo niechęci pomiędzy poszczególnymi liderami partii opozycyjnych. No, Donaldowi Tuskowi... Tak jakby w waszych szeregach ich nie było. No ale mimo wszystko my jesteśmy jednym obozem i owszem, pojawiają się być może czasami dyskusje w poszczególnych tematach, natomiast... Relacje w jednym obozie. No, jeden obóz polityczny rozumiany szeroko, natomiast generalnie nie jesteśmy jedną partią. No, proszę zwrócić uwagę, że jednak w składzie obozu Zjednoczonej Prawicy jest Solidarna Polska, są Republikanie. I generalnie, panie redaktorze, dzisiaj po stronie opozycji mamy taką oto sytuację, że Donald Tusk ma takie wotum nieufności wypowiedziane przez liderów opozycyjnych partii, ponieważ wyrazili poprzez właśnie te mezalianse, które teraz się teraz o tej wczorajszej konferencji pan mówił, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, że to jest wotum nieufności wobec Donalda Tuska? No, zdecydowanie tak. No, to pokazuje, że jednak nie ma zaufania do Donalda Tuska po stronie polityków opozycji. Nie potrafią się panowie porozumieć.
rozumieć. Każdy zabezpiecza swoje tyły i próbuje stworzyć takie wrażenie, jakoby był krok do przodu poprzez tworzenie wrażenia, zawiązanie jakiejś koalicji. A wszyscy wiemy doskonale, że z tej wczorajszej konferencji pana Kosiniaka-Kamysza i pana Hołowni niewiele wynikało, bo panowie właściwie to, że, już któryś raz deklarują, że będą szli razem i to są właściwie takie, nie, powiedział, zaloty dwóch panów, co w kontekście jeszcze pana Kosiniaka-Kamysza i PSL-u, który jest raczej taką partią konserwatywną, to jest co najmniej takie dwuznaczne. Panie rzeczniku, takie zaloty dwóch panów, to chyba tylko pan tak może naprawdę takie skojarzenia. No ale to wczoraj nawet dziennikarze byli temu oburzeni, że po raz kolejny panowie wychodzą i mówią, że będą szli razem. To, że wychodzą i mówią, że będą szli razem, naprawdę w tym było coś dziwnego. No ale to znaczy, że są z siebie... pan widział tam zaloty i niestosowne zachowanie. Proszę sobie jeszcze raz obejrzeć, panie redaktorze, no proszę sobie obejrzeć tę konferencję. Wypowiedzi pana Hołowni, który w określony sposób komentował te kolejne wspólne wyjście z Kosiniakiem Kamyszem na konferencję i deklarację, że będą razem, no to już dla mnie jest takie co najmniej dwuznaczne, bo propozycji programowych, panie redaktorze, propozycji programowych żadnych nie usłyszałem, nie widziałem, a po raz kolejny panowie wychodzą na konferencję i mówią, że będą szli razem. To znaczy, już nie wiem, o co im chodzi, czy że prywatnie będą szli razem, czy nie, partyjnie będą szli razem. Nie, to ja panu nie prywatnie, partyjnie tak? Aha, bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Bochenek, rzecznik rządu Prawa, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sedna Sprawy. Państwu dziękuję bardzo za uwagę, życzę dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Kamila Biedrzycka już za chwilę pojawi się w tym studiu, żeby poprowadzić dla Państwa Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę Państwa gościem sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, a po godzinie 9.45 Michał Kołodziejczak, lider Agro Unii, który wraz z Porozumieniem ma chyba plan stworzyć listy wyborcze do Sejmu i wystartować jako oddzielny byt polityczny w nadchodzących wyborach parlamentarnych, ale o tym później. Teraz zaczynamy od aktualności. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce między innymi kolejnych systemów HIMARS i pocisków do tychże systemów. Przekazała to agencja Bloomberg. Wiemy, że to jest pakiet o wartości około 10 miliardów dolarów. Tym samym potwierdzają się zapowiedzi ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Sprawa numer dwa, tym razem bardzo polityczna. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Niektórzy dworują, że miało być małżeństwo. Wyszła taka nie bardzo udana randka. Pytanie, o co chodzi? Polsce 2050 i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Czy rzeczywiście mówimy o jakiejś realnej współpracy? Bo nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę na razie niczego nowego. Nie ma mowy o wspólnym starcie. Jest mowa wyłącznie na razie o programie i o współpracy programowej, o której to mowa była już kilka miesięcy wcześniej. No oczywiście będziemy to rozbierać na czynniki pierwsze. Sprawa numer trzy. Przemysław Czarnek. To człowiek, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom. Tak mówiła wczoraj opozycja, uzasadniając złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji narodowej. On sam oczywiście bardzo mocno grzmiał w stronę ław opozycyjnych, twierdząc, że od tygodnia, tutaj cytat, trwa festiwal nienawiści, chamstwa i hejtu. Nie godzi się na to minister Czarnek, ale jednocześnie, nie przyznając się do żadnych błędów, zapewnia, że trwa podpisywanie aneksów do umów w sprawie nieruchomości, o których mówimy już od tygodnia. Niemal mają one wydłużyć okres, po którym będzie można tęże nieruchomość sprzedać. No więc jak to było? Poprawnie czy niepoprawnie? O tym też mówić dziś będziemy. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili wczoraj początek współpracy między Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym.
Początek ogłoszony został po raz kolejny, ponieważ mieliśmy już do czynienia ze wspólną takim spotkaniem z wyborcami, właśnie między innymi Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, bodajże w grudniu, o ile się nie mylę, więc wszyscy czekaliśmy na jakieś dalej idące deklaracje, między innymi stworzenia wspólnej listy. Nie doczekaliśmy się. Na razie jest tylko deklaracja, że chcemy, tutaj cytat z Szymona Hołowni, stworzyć jedną listę spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu władzy. Tak zapowiada lider Polski 2050 i twierdzi, że jest to pierwszy krok we współpracy obu partii. O tym pierwszym kroku także była już mowa kilka miesięcy wcześniej. To naprawdę bez złośliwości, tylko tak, żeby chronologię zachować, państwu podkreślam. Wiemy też, że ma zostać powołany wspólny zespół ekspertów. Jego skład oraz harmonogram prac będzie przedstawiony jeszcze podobno w tym tygodniu i na koniec okaże się, w jakiej formule wyborczej obie ugrupowania do wyborów się udadzą. Temu oczywiście wszystkiemu przegląda się Platforma Obywatelska. No i teraz pytanie, czy wykluczona ze współpracy w ramach opozycji, czy też ta, która porzuciła pozostałych partnerów opozycyjnych, zirytowana faktem, że nie są w stanie się zdecydować na to, w jakiej formule właśnie do wyborów iść. Więc to jest, no przyznają państwo, bardzo ciekawy wątek, także w kontekście tego, co właśnie w opozycji się dzieje. No tam problemy praktycznie wszędzie, no bo mówiliśmy państwu o tym, że prawdopodobny rozłam w Konfederacji nam się szykuje, że z Porozumienia były już odejścia, że Porozumienie łączy się z Agrounią, ale nazwę nowego ugrupowania mamy dopiero poznać. Być może dzisiaj Michał Kołodziejczak coś nam zdradzi, a Platforma Obywatelska po ostatnich rozmowach, które się odbyły, twierdzi, że no, bierze się do roboty, mówiąc krótko, bo nie ma już na co czekać. Trzeba stworzyć listy, trzeba stworzyć program. Jaka będzie teraz sytuacja, jeżeli chodzi o harmonogram tych wszystkich zdarzeń? O tym za chwilę także z Marcinem Kierwińskim będziemy rozmawiać. Czy uda się odwołać ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka? No co do tego chyba nie ma wątpliwości. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska solidarnie, choć to się zdarza coraz rzadziej ostatnio w obozie rządzącym, staną za Przemysławem Czarnkiem właśnie. On wczoraj niezwykle wzburzony na sali plenarnej, co za chwilę państwo będą mieli okazję usłyszeć. Mówił o tym, że opozycja nie ma prawa mierzyć rządu swoją, tutaj cytat, brudną, nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy, grzmiał Czarnek z mównicy sejmowej, ale dodał jednocześnie, to też państwu podkreślę, że organizacje, które podpisały, czy właściwie które dostały w ramach dotacji szereg nieruchomości, podpisują już aneksy, które mają wydłużyć okres, po którym będzie można sprzedać kupione nieruchomości, czyli jednocześnie, no trochę chyba przyznają panowie i panie z ministrem Czarnkiem na czele, że coś tutaj było nie tak. Podkreślił także, że eksperci oceniający wnioski przekazują opinie, ale nie podejmują decyzji. Tutaj chodzi o to, że 50%, przypomnę państwu, tych wniosków, które otrzymały dotacje, miało negatywne opinie eksperckie, ale pan minister stwierdził, że przecież to tylko opinie, a decyzję podejmuje on sam. I co ciekawe, drodzy państwo, jeszcze tutaj wypłynęła nam nasza niezawodna Barbara Nowak, czyli małopolska kuratorka oświaty. No i teraz moje ulubione powiedzenie, kiedy coś kontrowersyjnego za chwilę padnie. Jeżeli ktoś z państwa stoi, to proszę usiąść, dlatego że pani Barbara Nowak wypowiedziała się w sprawie ministra Czarnka i powiedziała o nim tak. Jest białym człowiekiem, katolikiem, pilnuje Polski przed niszczącymi ideologiami neomarksistowskimi. Zasłona milczenia, myślę, ale musiałam państwu ten cytat przytoczyć. Przypomnę, że to jest kuratorka oświaty, która jako zaletę mówi, że ktoś jest biały i jest katolikiem. No, to taki mamy klimat, drodzy państwo, w tej chwili. I ostatnia, bardzo ciekawa informacja. OKO.press informuje o tym, że Unia Europejska wstrzymuje Polsce wypłatę wszystkich funduszy, nie tylko Krajowego Planu Odbudowy. Rząd oczywiście milczy na ten temat, próżno szukać informacji w tej sprawie, no ale na szczęście mamy dziennikarzy, którzy donoszą, że od początku lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza kolejne konkursy w ramach programów unijnych z polityki spójności na lata 2021-2027, ale no nie wspomina niestety, że wypłata tych środków jest obecnie niemożliwa ze względu na łamanie przez Polskę praworządności. Środki z polityki spójności w sumie ponad 76 miliardów euro, dwa razy więcej niż KPO, to jest, tak tylko uzupełnię,
No, nie płyną na razie, dlatego że ci, którzy aplikują o środki i realizują inwestycje, muszą być no, w zgodzie z praworządnością i z ideami Unii Europejskiej, więc wszelkie wnioski składają na własne ryzyko. Rząd oczywiście utrzymuje, że te wypłaty są niezagrożone, ale Polska, no, to wszyscy wiemy, nie wypełnia wciąż jednego z tak zwanych warunków podstawowych do wypłaty, czyli chodzi między innymi oczywiście o kwestie związane z Sądem Najwyższym. Wygląda więc na to, że nie tylko KPO staje się naszym problemem, ale także w ogóle wszystkie środki unijne z najbliższej perspektywy budżetowej. Sytuacja bardzo trudna. Pytanie, czy, a jeśli tak, to jak rząd ma zamiar tę sytuację rozwiązać? Startujemy już za chwilę u Państwa tutaj w studiu. Marcin Kierwiński, zapraszam. Zanim zdemaskuję wszystkie kłamstwa i wszystkie pomówienia, żądam od Was. Nie macie prawa mierzyć nas swoją brudną, nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy. Podpisują już dzisiaj aneksy do umów. Aneksy, zgodnie z którymi nie będzie można zbyć tej nieruchomości przez 15 lat. Przez 15 lat. Bo oni uczciwie do tego podchodzą. Oni je będą wykorzystywać wyłącznie na cele projektów edukacyjnych. 7,5 miliarda złotych przez 2 lata od polskiego rządu na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, także informatyczną. Panie Donaldzie Tusku, pani Szumilas, pani Hall, powiedzcie państwo, kiedy, w którym roku zbliżyliście się chociaż do połowy tej kwoty? To, co zrobiliście z jednym z najlepszych, największych opozycjonistów polskich, przedstawicieli polskiej opozycji antykomunistycznej, człowieka niezwykle zasłużonego, który 3 lata temu uzyskał nagrodę od Kongresu Polska Wielki Projekt i zasiadał w Radzie Programowej Kongresu Wydarzenia. Stwierdziliście, że z tego powodu, i to powtarzaliście w swoim medium, w swojej tubie propagandowej w TVN-ie, że ta fundacja do niego należy. To jest chamstwo i wstyd. Kłamiecie, kłamiecie i kłamać będziecie. Na koniec jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Nie macie prawa w związku z tym, że kłamiecie i zmyślacie, nie macie prawa mierzyć nas swoją bandycką, złodziejską miarą, bo nie wszyscy są tacy jak wy. Państwa gościem sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Strasznie na was wczoraj nakrzyczał pan minister Czarnek. No tak, miał rzeczywiście... Głupio panu się zrobiło? Nie, to raczej było histeryczne wystąpienie Czarnka. On chyba walczy o życie. Chyba Kaczyński ma dość tej afery Villa Plus i chyba postanowił znaleźć kozła ofiarnego. Zresztą no nie, zupełnie inne sygnały płyną z Nowogrodzkiej. Pani no nie pośle. Wiem, wczorajsze wystąpienie Czarnka wyglądało tak, jakby Czarnek walczył o życie. No przecież to była pełna histeria rozemocjonowanego człowieka, który nie jest pewny tego, po pierwsze, co z nim będzie politycznie i czy za chwilę nie będzie odpowiadał przed prokuratorem za to, co zrobił. A będzie, spokojnie, jeżeli nie jutro, pojutrze, to za kilka miesięcy. Odpowie przed prokuratorem, jak rozumiem, w sprawie programu nazywanego potocznie Villa Plus. Tak, bo to jest coś niesamowitego, w jaki sposób rozgrabiane są pieniądze publiczne. Dzieci w szkołach nie mają ciepłych posiłków, często szkoły są nieremontowane, małe szkoły są zamykane w małych gminach, a tutaj pan Czarnek lekką ręką, swoim kolesią, gigantyczne pieniądze i jeszcze uważa, że wszystko jest dobrze. Proszę popatrzeć, jaka skala buty jest w tym, że minister edukacji narodowej rozdaje pieniądze na willę dla swoich kolegów, ludzi związanych z jego partią polityczną. No dobrze, ale Prawo i Sprawiedliwość odbija piłeczkę, twierdząc, że państwo za swoich rządów także rozdawali pieniądze, przekazywali pałace, na przykład Fundacji imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego i że tak naprawdę w tej chwili przyszedł czas na odkupienie win i na pewną równowagę, bo państwo finansowali lewaków, marksistów i wszelkie inne zło. Natomiast tutaj teraz jest pora na to, żeby organizacje patriotyczne otrzymały. Innymi słowy, mamy do czynienia z taką narracją, złodzieje krzyczą łapać złodzieja. Ja to nie wiem, to już... Nie, no ja mówię, że to jest taka, że to jest taka, że to jest taki rodzaj narracji. Złapani za rękę, krzyczą, że to nie ich ręka. Więc pani redaktor, mówię z pełną odpowiedzialnością za każde słowo. To, co wyprawia pan Czarnek, to, co wyprawia Ministerstwo Edukacji, to, co wyprawia się z programem Villa Plus, to jest rozgrabianie polskich
publicznych pieniędzy. I za to prędzej czy później pan Czarnek odpowie. I mogę pani powiedzieć też i zadeklarować z pełną odpowiedzialnością. Każdy tego typu zakup, prędzej czy później, po wyborach, te decyzje zostaną zmienione. Te pieniądze wrócą do budżetu państwa. Odwrócimy wszelkie te... Ale jaki sposób, jeżeli to jest podpisane zgodnie z prawem, panie pośle? Proszę o tym pamiętać, dlatego że stworzono specjalną ustawę, żeby Przemysław Czarnek mógł zrobić... Wiele rzeczy... Dziś ma sankcjonować niegodziwości PiSu. To nie znaczy, że my mamy się z tym godzić. Przygotujemy rozwiązania prawne, które zwrócą ten majątek społeczeństwu. Czyli wszystkie wille wrócą w ręce państwa? Tak, te pieniądze wrócą do budżetu państwa, a winni zostaną rozliczeni, bo nie ma ani słowa w polskim prawie o tym, że można wyciągać publiczne pieniądze i przekazywać swoim kolegom niezgodnie z przeznaczeniem. Ministerstwo Edukacji jest od tego, żeby rozwijać w Polsce edukację najmłodszych, żeby budować świadome postawy najmłodszego pokolenia. Naprawdę kupowanie willi dla kolegów polityków PiSu nie ma nic wspólnego z edukacją. No ale pan minister Czarnek zarzuca państwu kłamstwo, mówiąc, że w Radzie Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt nie zasiadają europosłowie PiS, a państwo podobno tak twierdzą i stwierdził, że fundacja nie ma Rady Programowej. No, wczoraj pani minister Krystyna Szumilas, która... No, jest jedną z tych posłanek, które odkryły tą wielką aferę, na bieżąco odpowiadała panu Czarnkowi, mówiąc mu, to nie wiem, co pan podpisywał, panie minister Czarnek, bo w dokumentach, które zostały złożone przez tą fundację, taka rada programowa została zamieszczona. No to albo ta fundacja nie wie, jaką ma radę programową, albo pan Czarnek nie wie, co podpisuje. Nie wiem, co gorsze w tej sprawie. Wiem natomiast, że jest to jeden wielki skok, haniebny skok na publiczne pieniądze. Z jednej strony to jest, proszę wybaczyć taką przewrotność, z jednej strony to jest mocny sygnał, taki też pozytywny, bo koledzy z PiSu no, boją się, że przegrają wybory. Dziś chcą się spieniężyć, chcą wyprowadzić jak najwięcej pieniędzy do swoich instytucji. To znaczy, że obawiają się i realnie wiedzą, że przegrają wybory. No ale z drugiej strony to jest po prostu nic innego, jak w czasach kryzysu zabieranie Polakom szansy na lepsze życie i na lepszą przyszłość. Pan mówi, że być może... Przynajmniej tak to wyglądało, że Przemysław Czarnek walczy o życie, no ale prawda jest taka, że po wczorajszym jego wystąpieniu standing ovation tak zwane było, wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości wstali, klaskali, chyba się cieszyli nawet przy okazji tego klaskania. No i są też zapowiedzi z gór partyjnych Prawa i Sprawiedliwości, które mówią o tym, że będą przeciw, rzecz jasna, odwołaniu pana ministra, więc chyba jednak może być spokojnie o swoją przyszłość. Zobaczymy, jak to będzie. W PiSie jest tak, że jeżeli afera narasta, afera zaczyna docierać do elektoratu PiSu, to Kaczyński ma nadzwyczajną zdolność odsuwania się od swoich ministrów, od swoich protegowanych i mówienia, to oni zrobili źle, ja nic złego nie zrobię. Zobaczymy w tej sprawie. Jedno jest dla mnie pewne i to jest tak naprawdę rzecz najważniejsza. Za kilka miesięcy na pewno Czarnek nie będzie już ministrem edukacji i za kilka miesięcy te złe, szkodliwe decyzje zostaną odwrócone i zapewniam panią, że znajdziemy na to sposób prawny. Proszę pamiętać, że ta mechanika, jeśli tak można technicznie powiedzieć, tak przekazywania pieniędzy została wpisana w tak zwaną ustawę covidową. Czyli ustawa, która miała pomagać Polakom przejść przez COVID, miała pomagać przejść ten trudny czas, zawiera zapisy, które tak naprawdę pozwalają Polaków oszukiwać. Więc nie ma to nic wspólnego z prawem, nie ma to nic wspólnego z jakimiś normalnymi, cywilizowanymi rozwiązaniami. I na tej podstawie będziemy wszystkie te decyzje wzruszać. Tutaj też mamy pewną nieścisłość, ponieważ zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i przede wszystkim minister edukacji twierdzą, że wszystko odbyło się tak, jak odbyć się powinno. Ale jednocześnie Przemysław Czarnek mówi o tym, że te organizacje, które otrzymały nieruchomości, podpisują już aneksy, które wydłużają możliwość sprzedaży tychże nieruchomości. Błędy, których podobno nie było. To, że wiedzą, że jest to jeden wielki przekręt i dziś starają się to naprawić tymi aneksami, to jest fakt. Ale ja chciałbym, żebyśmy jednak sięgnęli do źródeł. No, co to znaczy, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Normalne jest to, że publiczne pieniądze mają służyć kupowaniu willi dla fundacji powiązanych z PiS-em. Nie, na żadne cele edukacyjne, na cele polityczne. I to nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani z przyzwoitością, ani z normalnością. Ja się po prostu, nie godzę się naprawdę na to, żeby o tak skandaliczne rzeczy dyskutować w takim charakterze, jak minister Czarny chciałby. Nie, wszystko jest dobrze, bo był jakiś konkurs, wprawdzie w konkursie eksperci wydali negatywne opinie, ale minister ma prawo tę opinię zmienić. Nie.
Takie inwestycje nie mają nic wspólnego z dobrem polskiej edukacji. Dobro polskiej edukacji to są ciepłe posiłki dla dzieciaków, to są pieniądze na dodatkowe zajęcia, to są inwestycje w szkoły. Geniuszy, stypendystów, dokładnie ludzi, tak. To jest rozwój na świecie, a pomijani w Polsce. Dokładnie. Swojego nie znacie. Dokładnie tak, pani redaktor. Naprawdę willa dla fundacji wielki to nie, projekt, Polska wielki projekt. Raczej wielki przekręt, jak chyba wychodzi z tego, to nie ma nic wspólnego z edukacją. Nic. Dobrze, to jeszcze tylko jedna kwestia z tym związana. Czy pan sądzi, że Jarosław Kaczyński miał świadomość tego, w jaki sposób ten konkurs będzie przeprowadzony i w jaki sposób pieniądze zostaną rozdysponowane? Bo oprócz tego, że minister Czarnek zmienił połowę opinii ekspertów, to okazuje się, że jeszcze lwia część tych fundacji, stowarzyszeń, instytucji, które otrzymały pieniądze, pochodzą akurat dziwnym zbiegiem okoliczności z okolic Lublina i z tamtych rejonów, a to wiadomo jest matecznik, z którego startuje pan Czarnek. Ja nie chcę się zastanawiać nad tym, co wiedział Kaczyński, bo tego się my nie dowiemy. Jedno jest pewne. Kaczyński bierze pełną odpowiedzialność za Czarnka, za tych wszystkich, za wszystkich wiceministrów w MEN-ie i za wszystkie decyzje. To on de facto jednoosobowo podejmuje decyzje w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jakkolwiek ona jest zjednoczona, jaka to jest jakość zjednoczenia, to on odpowiada także za wszelkie nieprawidłowości, które w tym obozie powstają. To jest dla mnie oczywiste. Jest i odpowiedzialność formalna, ta należy do Czarnka w tej sytuacji, ale jest odpowiedzialność polityczna i ta należy do Kaczyńskiego. No dobrze, to skoro jesteśmy przy zjednoczeniu lub też braku zjednoczenia, to słów kilka o opozycji, bo tutaj też się dzieje sporo. Do zakochania jeden krok, tak cytując piosenkę, sądzi pan, że u Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza politycznego zakochania, rzecz jasna, bo oni stwierdzili, że wykonują pierwszy krok, że będą pracować nad wspólnym programem, że powołują specjalne zespoły i że zaczną merytorycznie o polityce rozmawiać. Jak rozumiem, to miał być taki przytyczek wobec Platformy Obywatelskiej, która podobno programem nie bardzo zajmować się chce. Panie redaktor, wszyscy oglądaliśmy tę konferencję. A dlaczego pan się tak śmieje? No bo wszyscy chwila i panu łzy do oczu napłyną. Nie, raczej wszyscy widzieliśmy. Ta konferencja nie wymaga komentarza. Jeżeli miałbym to skomentować, to tylko w jeden sposób. Nie będę zajmował się partiami opozycyjnymi, naprawdę. Będę zajmował się tylko tym, jak zwyciężyć z PiS-em. Jeżeli ktoś chce zajmować się taką retoryką miłosną, to może powinien zmienić zawód. No dobrze, to teraz jeszcze tak merytorycznie bardzo. Czy to jest rzeczywiście tak, że Platforma Obywatelska odmawiała udziału w merytorycznych pracach, w przygotowywaniu programu, stworzeniu jakiejś takiej mapy drogowej tego, co trzeba zrobić po wyborach? Panie redaktor, to pan Szymon Hołownia nie wie, jaka jest ta mapa drogowa, bo 7 latach rządów PiS-u nie wie, co jest na sztandarach opozycji, nie wie, na jakich protestach razem byliśmy, nie wie, jakie ustawy zgłaszaliśmy często także razem. No proszę być poważnym. Ja naprawdę nie dam się wpisać w taką dość infantylną zabawę. Dziś powołamy zespół i wszelkie problemy zostaną rozwiązane. Dziś mamy taką sytuację, czyli chcę pan powiedzieć, że to, co zaproponowali panowie obaj wczoraj, to jest infantylna zabawa. Chcę powiedzieć, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska będzie zajmować się tym, jak zwyciężyć. Pytam o to, co wczoraj. Ale to jest cały mój komentarz do tej sprawy. Panie redaktor, to ja pani wytłumaczę to może takim przykładem. Jak jest pożar, a z całą pewnością w Polsce mamy do czynienia z wielkim pożarem, który spowodował PiS, to strażacy nie zastanawiają się nad tym, żeby na początku spisać, co trzeba ratować, tylko wchodzą do akcji, gaszą pożar, ratują ludzi, ratują mienie. I my jesteśmy w takiej sytuacji. Jeżeli ktoś dzisiaj chce zajmować się publicystyką i takimi drobnymi złośliwostkami, a nie chce walczyć z PiS-em, to jego sprawa. Koalicja Obywatelska będzie zajmowała się tym, ale co najważniejsze. Ale pan PSL i Polska 2050 nie chcą walczyć z PiS-em? Nie rozumiem tej konferencji i nie chcę prawić żadnych złośliwości w kierunku moich kolegów z opozycji. Ja wiem natomiast, że dziś rzeczą zasadniczą to jest zwyciężyć z PiS-em. Tego typu deklaracje i zabawy słowne jak wczoraj na pewno tego zwycięstwa nie przybliżają. To są infantylne, to już pan powiedział wcześniej. Tak jak powiedziałem, chcę zajmować się tym, co najważniejsze, czyli odsunięciem PiS-u od władzy, przywrócenie w Polsce normalności. No dobrze, ale z drugiej strony są też tacy, panie pośle, którzy twierdzą, że nie można iść do wyborów i namawiać wyborców na głosowanie na waszą listę tylko z hasłem na ustach odsuwamy PiS, że jednak ludzie potrzebują czegoś więcej, potrzebują bardzo konkretnego programu i na przykład wyjaśnienia, w jaki sposób państwo mają te problemy zamiar rozwiązać, a tego brakuje. Nie, fundamentalnie się pani
redaktor z panią nie zgadza. To nie ze mną, ja tylko mówię, jakie są... Okej, okay, ale, ja ale cytuję pani wypowiedź, więc ja się fundamentalnie nie zgadzam z tą opinią. My przedstawiamy bardzo konkretne rozwiązania. Przedstawialiśmy konkretne rozwiązania, jeżeli chodzi o kwestie cen energii, jeżeli chodzi o ceny gazu. Przedstawialiśmy konkretne rozwiązania antyinflacyjne. Przedstawiamy konkretne rozwiązania, jeżeli chodzi o przywrócenie praworządności. Przedstawiamy konkretne rozwiązania, jeżeli chodzi o odblokowanie pieniędzy z KPO i będziemy przedstawiać bardzo konkretne rozwiązania w każdym aspekcie życia, który dziś może pomóc rozwiązywać problemy Polaków. Naprawdę ja nie chcę się skupiać na takim politycznym rozdrabnianiu, kto z kim teraz, ja chcę się skupić na problemach. Panie redaktor, mamy katastrofę demograficzną. Dziś rodzi się najmniej Polaków od II wojny światowej, a najwięcej umiera. My mamy do czynienia naprawdę z katastrofą demograficzną. Tu trzeba rozwiązań. Trzeba odwrócić te złe tendencje, które rozpoczął rząd PiS-u. I my to zrobimy. My przedstawimy konkretne rozwiązania. Plan długofalowy, doskonale pan wie, to nie jest plan na jedną kadencję. Ale rozumiem, że na przykład powrót finansowany z budżetu państwa na szczerze. Z całą pewnością. Zbierane są teraz podpisy z inicjatywy posłanek i posłów Koalicji Obywatelskiej. Przedstawimy rozwiązania. Tak jak patrzę, ja jak pani redaktor wie, jestem ojcem trójki małych dzieci. Ja wiem, jaki dzisiaj jest problem dla kobiety wrócić z urlopu macierzyńskiego do pracy. Zwłaszcza, że wiele kobiet przecież pracuje dzisiaj na kontraktach, na umowach chwilowych. I my przedstawimy rozwiązania, które będą na przykład dawały tą stabilność, że jeżeli kobieta idzie na urlop macierzyński, a jest na umowie tymczasowej, to będzie mogła wrócić na takich samych warunkach do pracy. Panie pośle, pan jest politykiem z dużym doświadczeniem i trochę to będzie truizm, co ja teraz powiem do pana, bo pan sobie doskonale, mam nadzieję, zdaję z tego sprawę, ale żeby wprowadzać te rozwiązania, to trzeba wygrać. Żeby wygrać, nie wystarczy mieć, jak się okazało w ostatnich wyborach, nawet 1,5 miliona głosów więcej niż PiS, bo mamy system Donta. Jeżeli wy pójdziecie tak rozczłonkowani, to tych wyborów nie wygracie. Zrobimy wszystko, mówię tu o Koalicji Obywatelskiej, żeby wygrać te wybory. Oczywiście, że uważamy, że najlepszym narzędziem byłaby jedna lista. No ale po deklaracji pana Szymona Hołowni na razie nic nie wskazuje na to. Panowie chyba też jeszcze nie wykluczają tej wie jednej listy. Tylko, że to jest taka niekończąca się opowieść. Ja właśnie nie chcę rozmawiać. My mamy konkretną robotę do zrobienia i my tą robotę jako Koalicja Obywatelska zrobimy i wygramy z PiS-em. Niezależnie czy z panem Hołownią, czy bez pana Hołowni. Dobrze, a sądzi pan, że pan Hołownia z panem Kosiniakiem pójdą wspólnie do wyborów? Czy w ogóle pan mi teraz powie, że to zupełnie pan nie interesuje? Nie wiem, nie będę się nad tym zastanawiał, mówiąc bardzo wprost. Uważam, że te takie niekończące się rozmowy, a może poczekamy jeszcze miesiąc, a może dwa, a może zrobimy jeszcze jakieś dokładne analizy, to jest droga donikąd. Dziś trzeba do wyborów się przygotowywać. Dziś trzeba przedstawiać listy wyborcze, konkretne założenia programowe, które są wypracowane, bo tak jak powiedziałem, ta agenda wspólnej opozycji jest znana od wielu miesięcy. Ale wie pan, dla wielu wyborców, a także części komentatorów polskiej sceny politycznej, ważna jest ta książeczka, w której jest program. A ja... Państwo coś takiego nam zaoferują przed wyborami? Pani redaktor, przed każdymi wyborami wszystkie partie polityczne przedstawiają tą książeczkę, jak pani powiedziała, z programu. Tylko dziś najważniejsza jest wizja tego, co chcemy zmienić. Jasne, ale pytam dzisiaj... o książeczkę. Tak, będzie, czy oczywiście, nie będzie? Że będą konkretne zapisy programowe, będzie zebranie tych wszystkich propozycji także, które składaliśmy przez ostatnie miesiące. Ja po prostu nie mogę zgodzić się, proszę wybaczyć, nie mówię to bardziej do komentatorów, bo do nich się pani odwołuje, do tego, że do ich krótkiej pamięci, bo to jest trochę tak. Jak my składamy jako Koalicja Obywatelska rozwiązania antyinflacyjne, bardzo konkretne, to znaczy obligacje antyinflacyjne, zamrożenie rat kredytowych, które dzisiaj są zmorą dla Polaków. Jak mówimy o podwyżce w budżetówce, to na początku jest, nie wiem, 2 tygodnie dyskusji przez ekspertów, a potem jakoś eksperci zapominają, że te pomysły leżą na stole. Te pomysły leżą na stole, są przygotowane, opracowane. My te pomysły wszystkie będziemy wdrażać wtedy, gdy będziemy rządzić. Dziś PiS wyrzuca dobre pomysły do kosza. Efekty tego, jakie są, widzimy. Mamy katastrofę demograficzną, katastrofę gospodarczą, katastrofę ekologiczną. To wszystko dzieje się na naszych oczach. A my rozwiązania, które mają pomóc Polakom w tym zakresie, mamy, przedstawiamy i będziemy przedstawiać. No dobrze, to kończąc te tematy dotyczące jednej listy. Tylko naprawdę, ja bym chciała, żeby pan mi odpowiedział konkretnie. To jest temat już zamknięty, czy nie?
Bo ktoś musi szykuje, to w końcu powiedzieć, ale pani, bo wyszedł Hołownia pani, znowu redaktor, z Kwasiniakiem. To mówię bardzo... Tu pracujemy sami, ale nie wykluczamy. Pani, państwo pracujemy sami, ale... Panie redaktor, to mówię na dzisiaj, tak jak dzisiaj ta sytuacja wygląda. Koalicja Obywatelska rozpoczęła przygotowania do wyborów, tak jakby miała iść do tych wyborów samodzielnie. Nie wykluczamy tego, że jeżeli nasi partnerzy zmienią zdanie, do czego my ich będziemy zachęcać, to wrócimy do rozmów. Ale na dziś nie mamy czasu, żeby go tracić. I na dziś rozmowy w sprawie jednej listy zostały przerwane, żeby była jasność. Nie ma tych rozmów. Znaczy, ręka wyciągnięta ze strony koalicji cały czas jest. Ale rozmów nie ma, nie toczą się. Nasi partnerzy muszą siedzieć. To pan Szymon Hołownia zadeklarował, że nie chce wspólnej listy na razie. Jeżeli zmieni zdanie, będziemy go do tego namawiać, to wrócimy do rozmów. Ale nie będziemy na to czekać w nieskończoność. Po prostu nie mamy czasu. My musimy zrealizować to, czego oczekują od nas nasi wyborcy. Czyli odsunąć PiS od władzy. Czy to z panem Hołownią, czy bez pana Hołowni? Raz jeszcze to powtórzę. Nie obawiają się państwo, to jest też kolejny argument bardzo często używany. Ostatnio profesor Antoni Dudek u mnie tutaj w programie dużo na ten temat mówił, że Donald Tusk może odstraszać, że on ma duży negatywny elektorat i że warto byłoby, żeby wykonał taki manewr, to są słowa Antoniego Dudka, jak wykonał kiedyś Jarosław Kaczyński, czyli na przykład postawił na Trzaskowskiego jako premiera, że to by był tak zwany game changer tej kampanii. Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, politykiem bardzo aktywnym i będzie także aktywnym w kampanii wyborczej. Ja nie wiem, czy pan profesor Dudek, nie wiem, do czego nas pan profesor Dudek namawia, do takiej sytuacji, że to nie lider zwycięskiego ugrupowania jest kandydatem na premiera, no przecież to jest nieprawdziwe. Jednym z naszych głównych problemów w ostatnich latach. Oczywiście nie chcę porównywać tych sytuacji, bo Rafał Trzaskowski jest przede wszystkim silnym politykiem, silnym też jeżeli chodzi o charakter, ale jeżeli pan profesor Dudek namawia nas do takiego zabiegu, że to nie lider na zwycięskiego ugrupowania ma być kandydatem na premiera, no to czyli na samym początku mamy tworzyć jakąś nieprawdziwą sytuację. Ile zła dzieje się z tego powodu, panie redaktor, bo ile zła dzieje się dzisiaj z tego powodu, że Kaczyński nie bierze odpowiedzialności za to, za decyzje, które podejmuje. No my się na to po prostu nie zgadzamy. Okej, to jak państwo poradzą sobie z tym negatywnym elektoratem Tuska, który no, bez wątpienia istnieje? Donald Tusk jest politykiem, który wielokrotnie już wygrywał z Kaczyńskim. Jest właściwie politykiem, mogę to powiedzieć, który najczęściej nie z Kaczyńskim... tymi badaniami po prostu. Nie, to nie jest problem, nie przejmujemy się. Wiemy, że Donald Tusk jest najsilniejszy... Ciekawe, jak podchodzicie do tego po prostu. No bo to są jest, tacy... Wydaje się to realny problem do rozwiązania. I oczywiście, że tak, ale ten problem będziemy rozwiązywać, pokazując całą drużynę. Przecież Donald Tusk jest liderem, ale liderem bardzo silnej drużyny, w której jest i Rafał Trzaskowski, nie wiem, i Borys Budka, i Marcin Kierwiński, oczywiście. I Izabela Leszczyna, i Małgorzata Kidawa-Błońska, i wielu rozpoznawalnych polityków. Grzegorz Schetyna przyznał, że od kilku miesięcy nie rozmawiał z Tuskiem w cztery oczy. Nie wiem, nie wiem, czy panowie rozmawiali ze sobą. Ale rozumiem, że powrotu Grzegorza Schetyny do tej pierwszej linii nie będzie. Grzegorz Schetyna jest jednym z polityków Platformy Obywatelskiej, mocno pracującym w terenie i myślę, że tak, że dalej będzie pracował do kampanii wyborczej tak ciężko. Dobrze, to teraz, drodzy państwo, jeszcze na chwilkę przerywamy informacje z polskiej polityki, bo mamy tutaj informacje z ostatniej chwili. Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Wielkiej Brytanii. To są świeże informacje, na razie nie wiemy wiele więcej, ale a propos, panie pośle, systemy HIMARS dla Polski są już zakupione, 10 miliardów dolarów ma ten pakiet kosztować. O tym mówił szef MON Mariusz Błaszczak, twierdząc ostatnio jednocześnie, że buduje się najsilniejsza armia Europy. Tak powiedział o polskiej armii. Szkoda, że 7 poprzednich lat rządów PiS-u w tej budowie zostało całkowicie stracone. I szkoda, że musimy te zakupy teraz, tych zakupów dokonywać na chybcika w sposób często bardzo nieprzemyślany. Nie mówię tutaj akurat o wyrzutnych HIMARS, ale ja naprawdę bardzo obawiam się, że Polska nadal nie ma dobrej ochrony przeciwrakietowej. Te systemy, polskie systemy Patriot mogły być dostępne w Polsce już w 17, w 18 roku, gdyby PiS nie zatrzymał ich zakupu. Dobrze, że dziś się zbroimy, bo wojna jest za naszą granicą. Szkoda, że 7 lat stracono w tym zakresie. No ale PiS twierdzi, że to Platforma Obywatelska rozbrajała polskie siły zbrojne, a nie... Był nie tak dawno taki minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz.
I to jest człowiek, który od 30 lat najbardziej zaszkodził polskiemu bezpieczeństwu i to jest człowiek, który najbardziej rozbroił polską armię. I ja wiem, że dziś PiS ze wstydem stara się zapominać o tym, że Macierewicz był ich ministrem obrony narodowej i starają się w taki swój typowy sposób mówić, to nie my, to oponenci polityczni. Nie, ale biorą odpowiedzialność za to wstrzymanie programu modernizacji sił zbrojnych, który zrobił Macierewicz. A i Błaszczak też, bądźmy, pan minister Błaszczak, bądźmy też szczerzy, przez pierwsze lata swojego urzędowania też szczególnie aktywny, jeżeli chodzi o zakupy, nie był. Panie pośle, to teraz jeszcze słów kilka o pieniądzach z Unii Europejskiej. Co dzieje się w sprawie KPO? Wszyscy wiemy. Właściwie nie zostaliśmy zaskoczeni decyzją Sejmowej Komisji w sprawie odrzucenia wszystkich poprawek senackich do tej ustawy. Perspektywa pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy się oddala, mam wrażenie, coraz silniej, ale OKO.press dzisiaj informuje o tym, że Unia Europejska wstrzymuje w Polsce wypłatę wszystkich funduszy, łącznie z Funduszem Spójności, Polityki Spójności na lata 21-27. To już jest gigantyczny problem. No tak, to jest gigantyczny problem, bo bez tych pieniędzy Polska sobie po prostu nie poradzi. Jak patrzymy na skalę inwestycji w ostatnich latach, no to te inwestycje dramatycznie spadają. Inwestycje są, wszyscy to wiemy, kołem zamachowym każdej gospodarki. Jeżeli dziś nie będzie pieniędzy europejskich, inwestycje jeszcze spadną, więc będzie jeszcze trudniejsza sytuacja gospodarcza. No widać, że te kłamstwa kolejnych ministrów PiS-u o tym, jak to świetnie jest z Unią Europejską, jak świetnie idzie wydatkowanie środków europejskich, jak świetnie idzie załatwianie pieniędzy europejskich, to kolejne kłamstwa. No tylko pytanie, co z tym zrobić teraz? Odblokować jak najszybciej te środki, to znaczy przywrócić praworządność, zrealizować kamienie milowe. To jest, panie redaktor, to jest oczywiste. Co należy zrobić teraz? A jeżeli pyta mnie pani, co Polacy mogą zrobić, żeby odblokować te środki europejskie, jest jedno rozwiązanie. Pogonić nieudolny rząd PiS-u. Ja tylko chciałam cytat jeden przytoczyć z Krystyny Pawłowicz. Czas jakiś temu jednej z najważniejszych polityków, polityczek Prawa i Sprawiedliwości. Dziś sędzi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Ona napisała wczoraj tak. Udział Polski w unijnym superpaństwie, które tworzone jest jawnie wbrew traktatom, nie jest dla nas żadnym interesem. Prowadzi do likwidacji polskiego państwa. Udział w organizacji suwerennych państw może być, ale do tego potrzebne jest przełamanie hegemonii Niemiec i Francji w Unii Europejskiej. Krystyna Pawłowicz mówi nie dla Unii. Nie przynosi nam to żadnych korzyści. Czy w związku z tym, pana zdaniem, bo wszystko do tego się chyba sprowadzać zaczyna, taką dużą, poważną osią sporu tej kampanii nadchodzącej będzie właśnie kwestia Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość będzie atakować Komisję za to, że nie ma pieniędzy. Państwa będą bronić i znów stworzy się taki podział na tych, którzy chcą Unii i którzy nie chcą Unii. No, tylko że Polacy chcą Unii. 80% Polaków chce być w Unii Europejskiej. 80% Polaków wie, że to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. I bardzo wielu Polaków wie także, że PiS krok po kroku też obniża rangę polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, może nawet docelowo chcąc nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. A dziś w dzisiejszym świecie, tym świecie jest szalenie niebezpiecznym, świecie, w którym wróciły konflikty zbrojne, tak jak ten na Ukrainie, Polska ma tylko dwie możliwości. Albo być po stronie cywilizowanego Zachodu, albo być po stronie Wschodu. Ja wiem, że PiS-owi bliżej na wschód, to oni tam mają kolegów, tam mają przyjaciół, jak chociażby Orbana, ale Polacy chcą być na zachodzie. Nie boi się pan tego, że to się zmieni? Nie, nie. Że taka bardzo mocna antyunijna retoryka, brak tych pieniędzy. Ale nie boję się. Sami państwo mówią, że machina propagandowa jest bardzo potężna. Czy to nie sprawi, że to nasze polskie społeczeństwo będzie coraz mniej euroentuzjastyczne? 7 lat ta machina zobrzydza Unię Europejską Polakom, a jednak nie osiąga tutaj sukcesu. Polacy to mądry naród, nie dadzą się oszukać. Nie dadzą się oszukać Kaczyńskiemu, Morawieckiemu. No przecież Polacy widzą tak naprawdę, że w sprawach europejskich, funduszy europejskich my codziennie mamy nowe kłamstwa. Ile razy, także u pani w studiu już rozmawialiśmy o tych kolejnych wypowiedziach Morawieckiego. Pieniądze będą w maju, pieniądze będą przed wakacjami, a zaraz po wakacjach, a na koniec roku, a na początku roku. Przecież ten chocholi taniec trwa już 2 lata. Od 2 lat Polacy mogliby korzystać z pieniędzy z KPO, ale są z tego... Pewnie nie skorzystają. No i to, nawet i to jest jak państwu uda się załatwić te pieniądze, to nie uda ich się wydać. Uda nam się wydać, będziemy przygotowani. To będzie bardzo mało, a wie pan, że to muszą być zatwierdzone wszystkie plany. Proszę patrzeć, jak sprawnie działają dobre samorządy, jak one potrafią dobrze wydatkować środki europejskie z korzyścią dla mieszkańców. Ja jestem przekonany, że dziś musimy zrobić wszystko, aby te pieniądze do Polski trafiły. Nawet jak będzie bardzo mało czasu, to my
pozyskamy te pieniądze i wydamy je dla dobra Polaków. Chcę to bardzo mocno podkreślić. To zaczęliśmy wyborami, skończymy też wyborami. Za chwilę tutaj na pana miejscu pojawi się Michał Kołodziejczak. Jako starszy kolega uważa pan, że ma szansę wraz z panią Sroką z Porozumienia stworzyć jakiś realny byt na polskiej scenie politycznej? Jak dla mnie to trochę taka egzotyczna koalicja, bo nie widzę tutaj punktów wspólnych, no ale niech próbują. Pan Agrounia jest formacją, która zabiera PiS-owi, zabiera wyborców PiS-owi, więc z tej perspektywy ja się na pewno cieszę za każdy głos odebrany PiS-owi. Natomiast jedną rzecz chcę bardzo jasno powiedzieć, no, bo nie sposób nie widzieć tego, że Porozumienie jest jednak tą partią, która przez wiele lat przykładała rękę do tego, co w Polsce się działo. To nie może być tak łatwo zapomniane. I nie będzie. I sprawa ostatnia. Kiedy Platforma zamyka listy wyborcze? Zamyka. My rozpoczęliśmy Kiedy będziecie mieli gotowe listy wyborcze? Panie redaktor, kiedy kończy się wreszcie serial pod tytułem Czy idziecie razem, czy nie razem? Bo ja już szczerze mówiąc... My już teraz ruszyliśmy z przygotowaniem tych list wyborczych. Będziemy mieli bardzo szybko zebranych kandydatów. Natomiast ten formalny proces zamykania list wyborczych, on wynika tylko i wyłącznie z kalendarza wyborczego. No bo wtedy listy są zamknięte wtedy, kiedy są zarejestrowane, a to zapewne będzie dopiero w sierpniu. Będziemy w ciągu kilku najbliższych miesięcy gotowi, żeby mieć pełne listy. Listy, na których będzie pełen suwak. Czy samorządowców? Bardzo wielu, bo partia Platforma Obywatelska to partia, ale która... Ale jest tak, że na każdej liście, w każdym okręgu jakiś samorządowy... Nie chcę deklarować, nie ma decyzji w tej sprawie, panie redaktor, każda osoba, która ma rozpoznawalność, która wzmacnia listy, która ma swój własny elektorat, na tych listach się odnajdzie. Na pewno te listy będą jak najmocniejsze, będą uwzględniały kandydatów ze wszystkich powiatów, rozpoznawalnych samorządowców, ludzi, którzy nie tylko będą posiadali legitymację partyjną, ale także tych, którzy tej legitymacji nie mają, którzy są społecznikami, osobami silnie zakorzenionymi. Przewietrzycie te listy trochę? Oczywiście, znaczy przewietrzymy. Będzie bardzo wiele nowych osób. Proszę pamiętać, proszę popatrzeć na aktualny klub Koalicji Obywatelskiej. On bardzo zmienił się względem tego sprzed kilku lat. I zawsze jest tak, że nowe osoby, nowe dynamiczne osoby wchodzą na nasze listy, wygrywają mandaty i świetnie się sprawdzają. To jeszcze się okaże. To już od państwa zależy. Pani redaktor, zrobimy wszystko, żeby wygrać i wygramy. Jestem o tym przekonany. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, taką deklarację na koniec naszego spotkania złożył. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Już za chwilę u państwa Michał Kołodziejczak, czyli lider Agrounii. Jestem przekonany, że Michał Kołodziejczak jako rolnik na pewno chce dobrze dla rolników. Nie zmienia to jednak faktu, że można robić to w inny sposób. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem robienia polityki ulicznej. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem uprawiania polityki w sposób taki agresywny, sklejerowany pod klikami. Ale chodzi naprawdę? Nie, o poglądy też. No ja nie chcę się skupiać, nie chcę współpracować z człowiekiem, który sam się przedstawia jako taką racjonalną socjaldemokrację ludową, czyli o tym zabarwieniu agrarnym. Mi się to nie podobało. Ja przeczytałem, gdy tylko taka informacja, że Porozumienie może współpracować z Agrounią, znalazłem wszystkie możliwe informacje na temat Michała Kołodziejczaka. Na temat ludzi, z którymi współpracuje, na temat tego, kto pisze jego program. To zdolny, podobno bardzo młody ekonomista, no ale skrajny lewicowych poglądach. No i może oni będą chcieli podpisać nagle liberalny program. No ale co z tego, skoro w głębi duszy dalej chcą się pod tym lewicowym programem podpisywać. Jeżeli miałbym dzisiaj przyjść i bym mówił, że Agrounia jest super, że wyrzucanie zboża na tory jest super, że lewicowe programy są super, no to przecież ani pani, ani państwo jako nasi widzowie w taki kit nie uwierzyli. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Jan Strzeżek przed chwilą przed panem tutaj, a właściwie wczoraj przy tym stole, tłumaczył, dlaczego odszedł z Porozumienia. Mówi, że nie podoba mu się agresywny styl polityki, jaki pan uprawia, że nie w jego stylu jest wyrzucanie zboża, jabłek, świńskich ryjów na ulicę i że generalnie ma pan jako lider Agrounii, ale cała też Agrounia, dość lewicowe ciągoty. Sprawdził na przykład, kto pisze wam program. Bardzo młody ekonomista o lewicowych poglądach. I teraz pytanie, czy pan przyjmuje te słowa od byłych kolegów swojej bliskiej współpracownicy, jak teraz? Pani redaktor, wolno psu na pana Boga szczekać. I pan Strzeżek może chodzić, opowiadać te swoje dyrdy małe, gdzie tylko jest tutaj pan Strzeżek, a Bogiem pan? No dość szczerze mówiąc, daleko idące. Ja mówię tutaj o powiedzeniu, które jest znane. I pan Strzeżek tak się zachowuje, jakby właśnie chciał tak szczekać na wszystkie strony. Powiedział on to, czego pani tutaj nie zacytowała, że on reprezentuje klasę średnią,
ludzi z miast. Nie, on czegoś takiego wczoraj u mnie nie powiedział. Powiedział to wcześniej, kiedy motywował, nie u pani. Mhm. To jest typowy klasizm, to jest poniżanie ludzi ciężkiej pracy, to jest poniżanie tych, którzy mniej zarabiają. Nie, on powiedział wczoraj, poniżanie, że to jest bardzo poniżanie społeczeństwa. Pana pracę i że nie, nie podaje, ja nie... ale proszę dać mi powiedzieć, panie Michale, że nie podaje w wątpliwość tego, że pan chce dobrze dla rolników, bo sam pan jest rolnikiem i on bardzo szanuje akurat ten element pańskiej działalności. Mówi jedynie o stylu, więc tylko tak gwoli uzupełnienia. Styl, pani redaktor, ma mieć jedną cechę. Wie pani jaką? Ma być skuteczny. I taki ma być styl. I dziś nasz styl skuteczny przenosimy do Sejmu, do marszu, który ma się tam skończyć. A Grunia jako pierwsza upowszechniła te tematy, o których nawet pan Strzeżek, siedząc w Warszawie, w swojej dzielnicy, nie wiedział. I nie wiedział, że w Polsce dzieją się dramaty poza wielkim miastem. I dzięki Agrouni mógł się dowiedzieć. I może dziś to robić, ale nie chce przenosić tej debaty na takiego człowieka, który właśnie używa klasizmu w swoich wypowiedziach, poniżania ludzi. Który bał się tego, że Kołodziejczak powiedział na spotkaniu, że czeka nas ciężka praca, że my musimy to wszystko wywalczyć. No tak, bo jeżeli człowiek bardzo dużo w polityce od kogoś dostał, ma to po prostu przez nadanie, to on pracować nie będzie chciał. I ja wiem, że ludzie we współpracy ze mną mogą się bać tego, że trzeba ciężko pracować i wszystko, co będziemy mieli, to tak jak ciężko pracujący Polacy wyrwą sobie ciężką pracą. A pan Strzeżek oczywiście może krytykować, może tym robić pracę dla kogoś. Zresztą on sam dobrze wie, jak to jest, kiedy państwo pomaga w dobrym zatrudnieniu. Ale to nie mnie kompletnie to oceniać, bo dziś skupiamy się na tym, by w końcu te różne wrażliwości Polaków połączyć, by spojrzeć, że są ludzie w Polsce, którzy potrzebują normalnego dialogu i rozmowy. Jeżeli ktoś eliminuje się na samym początku z czegoś takiego, to ja od razu widzę, ten człowiek nie chce zakończyć wojny polsko-polskiej. On ma swój świat, w którym chce siedzieć, jak w banieczce. Zaraz, okay. Panie Michale, żebym ja dobrze zrozumiała. Pan chce zakończyć wojnę polsko-polską z kobietą i jej ludźmi, mam na myśli Porozumienie, którzy tworzyli ten układ przez no, kilka dobrych lat. Pani redaktor, i no, tu... oni byli w rządzie, pan zapomniał o tym? Pani prezes Sroka, z którą ja rozmawiam i ustalam te rzeczy, ona później to też rozmawia i przedstawia dalej, tak jak było na początku i ja też miałem możliwość spotkania się z prezydium Porozumienia, gdzie pan Strzeżek przyszedł, ja tutaj kończąc, mówiąc, że ma dużo pytań, bo dużo się naczytał o Agrouni i zadał jedno, bo moja mowa kilkudziesięciominutowa wybiła mu wszystkie jego argumenty. Już zostawmy Jana Strzeżka. Nie, nie, nie. To jest, teraz go zostawiamy, panie Michale. To jest bardzo ważne. Bardzo poproszę, żeby odpowiedział pan na moje pytanie. Czy panu nie przeszkadza, że wchodzi pan w współpracę z ludźmi, którzy tworzyli układ z Prawem i Sprawiedliwością i doprowadzili do sytuacji, jaką mamy w tej chwili i do wojny, jak pan to nazywa, polsko-polskiej? Pani redaktor, ja się bardzo cieszę, że są ludzie, którzy tworzyli ten rząd i dziś chcą tworzyć coś innego, bo widzą, do czego to doprowadziło. To chyba powinniśmy się cieszyć. Czyli odcinamy grubą kreskę. Tak jak w Ewangelii jest napisane, dziś cieszymy się z jednego nawróconego bardziej niż ze stu, którzy są przy nas od bardzo dawna. Przecież tym musimy się kierować. Te stare powieści ewangeliczne są dużo mądrzejsze niż te dyrdy małe powtarzane przez ludzi, że nie wolno rozmawiać z tymi, którzy są inni. Tak samo stygmatyzuje się rolników, mieszkańców wsi, bo wy poparliście PiS. I takim mówieniem my mówimy, nie głosujcie na nas, bo wy głosowaliście na PiS, jesteście gorsi. Co to za spychanie ludzi na bok. Tak, ludzie głosowali na Zjednoczoną Prawicę, bo szła do wyborów z jakimś programem, który miała zrealizować. Zrealizowali oczywiście inne. Ale dziś widzimy na opozycji chociażby to, że tego programu ciągle za chwilę te największe partie ja pytam, nie mają. Po kolei, chronologicznie. Pytam pana, czy oddziela pan to wszystko grubą kreską? Czy oddziela pan, rozumiem, wszystko to, co Porozumienie robiło jako członek rządu Zjednoczonej Prawicy? Zapomina pan o tym, bo się nawrócili, tak? Pani redaktor, czy nie? Dziś w Porozumieniu jest nowa prezes, która podejmuje... Która była posłanką i głosowała razem z panem Ziobrą i panem Kaczyńskim. Ile była w Zjednoczonej Prawicy? Ja tego nie będę rozgrzał. Ja się cieszę, że są ludzie, którzy chcą budować, iść ku słońcu, pani redaktor. Ku słońcu. Czyli gruba kreska. Tak jak dobrze. W szamance. No to teraz pytanie... Jak państwo mają zamiar spotkać się, jeśli chodzi o poglądy? Co was łączy? Panie redaktor, bardzo dużo nas łączy. Co? Bardzo dużo nas łączy, chociażby to, co sobie dajemy do zrobienia na najbliższą kadencję. Teraz to wypracowujemy, ale nie może być tak... Ale konkretnie. Pani redaktor, tak jak mówię, konkrety przedstawimy w najbliższym tygodniu, które mamy, ale chociażby to, żeby Polacy odzyskali zaufanie do państwa. To jest jeden z naszych punktów. O, i do to instytucji jest mowa trawa.
Ja pytam o konkrety. Nie, tak. To jest konkret. Ja pytam o konkret. Pytam o konkrety dotyczące chociażby gospodarki. To jest konkret. Gospodarka. Przecież dzisiaj widzimy, jak PiS nacjonalizuje gospodarkę i oddaje ją korporacjom. I temu przeciwstawia się i Michał Kołodziejczak, i Magdalena Sroka, którzy mówią, że gospodarka musi być kołem. Czy nacjonalizuje, czy oddaje korporacjom, bo to się wyklucza? Nie. No, to się w ogóle nie wyklucza, pani redaktor. Nie, no jak nacjonalizuje, to bierze w ręce państwa, czyli zabiera korporacjom. Ale, pani redaktor, tu się nic nie wyklucza. Nacjonalizuje. Buduje wielkie państwowe spółki, typu Orlen połączony z innymi spółkami. Czyli pan mówi o takich państwowych korporacjach krewnych i znajomych, królika, tak? O to chodzi. Pani redaktor, pani mi da 30 sekund, to ja wytłumaczę. Z jednej strony robi wielkie firmy państwowe, nad którymi państwo ma kontrolę, a z drugiej strony zarzuca na nas wszystkich taki parasol korporacyjny, typu oddanie handlu żywnością korporacjom, typu inne firmy, które tutaj po prostu wchodzą do nas i narzucają swoje zasady, nad którymi państwo rozkłada parasol ochronny. Ja się z tym nie zgadzam. Gospodarka, aby była silna, musi być zdywersyfikowana, w miarę porozbijana i składająca się nie tylko i wyłącznie z potężnych firm, ale z tych, które my będziemy budować jako normalni Polacy. I tutaj się chociażby złączamy. Dlaczego? Bo mówimy gospodarka wolnorynkowa. Gospodarka bardzo silnie. Ale gospodarka wolnorynkowa oczywiście tak, ale ona bez wypaczeń, bez silnego państwa jej nie będzie. I tutaj się, tutaj się schodzimy, że to państwo musi jednak swoimi przepisami, wyznaczaniem granic pokazywać, gdzie ta gospodarka i jak ma się rozwijać, żeby nikt, pani i mnie, nie wszedł na głowę. A dziś dokładnie tak się dzieje. A miałby pan pomysł, jak rozwiązać tę skandaliczną dla wielu, jak sądzę, sytuację związaną z programem tak zwanym Villa Plus? Proszę sobie wyobrazić hipotetycznie, że pan dochodzi do władzy. Co pan robi z tymi willami? Pani redaktor, po pierwsze, to tak wyjaśnijmy, bo nikt o tym jeszcze nie mówił. Ludzie mówią o tych 40 milionach i to jest dużo pieniędzy, chociaż w skali państwa to tam wiadomo. Jest jakiś tam ułamek, ale jakie to ma zagrożenie dla nas wszystkich? To właśnie tak PiS prywatyzuje publiczne pieniądze. Tworzy w Polsce klany ludzi, którzy później będą mieli ciężko pracować na sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Oni już dziś, niektórzy mówią, że to jest ich testament, że sobie odbierają to, co wypracowali. Guzik, prawda. To jest zapłata za pracę, którą będą mieli w kampanii wykonywać ci wszyscy ludzie. I to będzie krwawa kampania, gdzie będą leciały głowy, gdzie będzie lała się nie pot, tylko krew. I będą leżały trupy na drodze, tak jak w trakcie wojny. To będzie taka kampania, bo ci ludzie za te... Przenośni rzeczy. Tak, bo ci ludzie za te pieniądze będą to robić. Trzeba te wszystkie wille jak najszybciej odebrać, przygotować normalne konkursy, normalnie je rozdać, tak by nie było mówione, że organizacje pozarządowe nie mogą odebrać, nic od państwa. Ale specjalną ustawę, która pozwala na taką sytuację. Pani redaktor, od tego mamy fachowców, papier jest cierpliwy, od tego są ręce do podnoszenia w Sejmie i trzeba to zrobić. PiS zrobił takie rzeczy w jedną stronę, my zróbmy je w drugą, by przywrócić normalność. I to jest przed nami. Tak? Dalej to, o czym mówimy. Przecież to jeden z samorządowców Porozumienia pokazał w Jarocinie, że można budować mieszkania ludziom na wynajem. I jest w Jarocinie dziś taka gmina, takie miasto, gdzie tych mieszkań jest kilkaset, gdzie ludzie nie mają problemu, żeby wynajmować od miasta mieszkania za normalne pieniądze. I niech pani zobaczy, ci wolnorynkowcy, ci ludzie, którzy nie chcieli państwa w ogóle, tak pani chce to przedstawiać, a jednak mają swojego... Ja nie mówię, że to jest pani zdanie, tylko tak pani ich rysuje. Więc proszę o precyzję tutaj, poproszę, żeby potem nie było żadnych wątpliwości. Dobrze, pani redaktor. Ja oczywiście, pani przedstawia tutaj zdanie oczywiście drugiej strony. To nie jest pani. Wiem, w jakiej roli pani występuje. I tam burmistrz potrafił tak zbudować program mieszkaniowy, że jest wolnorynkowcy. Człowiek, który nazywa się wolnorynkowcem, ale wie, że państwo musi być, funkcjonować, że samorząd musi być silny. I dzisiaj mówią ludzie też, no mówimy o tych samorządach, że one są ważne. Tak, one są ważne, bo one muszą mieć możliwość suwerennego podejmowania decyzji, bo PiS to zabrał. Te samorządy muszą też odzyskać takie zaufanie społeczne, bo PiS robi wszystko, żeby to zburzyć. I
tutaj chociażby się spotykamy. Tak jak powiedziałem, ta polityka mieszkaniowa będzie bardzo ważna, a naszym celem będzie budowa państwa bezpiecznego, pani redaktor, bezpiecznego, tak żeby pani się czuła bezpiecznie, że produkcja żywności, energii tutaj będzie na długie lata, że prowadzenie firmy będzie bezpieczne, że państwo będzie do tego podchodziło uczciwie, a nie zachowywało się jak, tak jak dzisiaj, jak terrorysta. Bo jak państwo chce, to wyślę do pani urząd skarbowy i będzie pani musiała zamiast skupić się na pracy, to skupiać się na tłumaczeniach. A z drugiej strony nawet bez tych tłumaczeń, to dziś wiele firm dużo bardziej zajmuje się prowadzeniem księgowości niż prowadzeniem własnych usług, działalności czy produkcji. No to jest patologia. I pani mówi, że my nie mamy punktów wspólnych. Nie, jeżeli, ja nie powiedziałam, że nie macie. Zapytałam, jakie macie punkty wspólne. I to są chociażby te pierwsze punkty wspólne. Mówi pani o tym, że zaufanie do państwa, to takie wszyscy o tym mówią. No właśnie, bo mówią. Mówią i nie mówią, co robić. I dziś, kiedy Agrounia, Michał Kołodziejczak, kiedy my mówiliśmy o tym, że Orlen powinien oddać pieniądze i gdzie są duże partie polityczne, które mają do tego narzędzia i my byśmy odzyskali zaufanie do spółek państwowych. Ale za co pieniądze państwowych. Powinien oddać ludziom pieniądze za nadpłacone za paliwo. To, czym chwalił się Obajtek, że tam... Czy to miało pod koniec roku miejsce, tak? O tym pan, do tego pan nawiązuje. Gdzie dzisiaj jest? Gdzie dzisiaj są ci wszyscy, którzy wtedy tak też mocno o tym mówili i mają narzędzia, żeby ten temat ciągnąć. I to jest właśnie nasza słabość, opozycji, że te tematy nie są eksploatowane do końca. Jak pan na ludzi, jak członkowie Agrounii zareagowali na ten mariaż polityczny z Porozumieniem? Pani redaktor, nie mariaż. Musiał pan ich przekonywać długo, czy nie? Ludzie z Agrounii, którzy reprezentują różne środowiska. Wywodzimy się z tego ruchu rolniczego, ale dziś jest bardzo dużo osób, które prowadzą firmy, które pracują w różnych miejscach. Kiedyś u mnie o tym rozmawialiśmy. To jest oczywiste. Myślę, że jak będziemy przedstawiać, to też będzie spore zdziwienie w społeczeństwie, kto tą Agrounię buduje, w jakim regionie. Jak ci ludzie zareagowali? Pani redaktor, to są bardzo mądrzy ludzie, którzy wiedzą, że trzeba budować dialog społeczny, że w Polsce nie są tylko ci, którzy mają jedno zdanie. Chcemy zbudować Polskę tylko białoskórych i inni są niedobrzy? No nie, no są też inni ludzie, których my musimy widzieć. I chyba lepiej, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym wcześniej, aniżeli później, bo to tak trochę wygląda, że każda partia ma zbierać swoją grupę, tak jak te kluby piłkarskie robią ustawki i idziemy się bić po wyborach. Kto wygra? PiS wygrał wybory, to im zrobimy kod, będziemy się nawalać jedni z drugimi. Ale to tak działa w każdej demokracji. A ja uważam, że w końcu musimy dojrzeć do tego, żeby potrafić budować szersze bloki wyborcze, składające się z ludzi, którzy będą tym bardziej polaryzuje, szersze bloki tym bardziej polaryzują. Że będzie się pięknie uzupełniać i te wszystkie rzeczy będziemy we wspólnych rozmowach ustalać, by zaproponować to wyborcom. A dobrze, że mi pan przypomniał jeszcze jedną rzecz, bo wielu polityków, z którymi rozmawiałam, oczywiście nieoficjalnie na temat współpracy Porozumienia z Agrounią, powiedziało, że ostatecznie i tak prawdopodobnie się przyłączycie do list PSL. Oczywiście chcieliby bardzo mocno wszyscy, żeby od razu mówić, co będzie kiedyś. Michał Kołodziejczak i Magdalena Sroka są dziś skoncentrowani na budowie własnego projektu. Ja nie będę rozbijał opozycji, ja nie będę też izolował mojego środowiska. Dziś w ogóle się nad tym nie zastanawiam. W ogóle się nad tym nie zastanawiam. Tylko widzę nieczystą grę jednych, drugich i trzecich na opozycji. To nie jest polityka. Pani redaktor, nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś oszukuje, to oszukuje, a nie sobie udajemy, że to jest polityka. Ja mówię o nieczystej grze, o takich faulach, kopaniu po kostkach. Wie pan, to tak się odbywa niestety. Tylko tak jak dobrze pani powiedziała, kopanie po kostkach, to mnie się kojarzy z piłką w trzeciej klasie podstawówki, z graniem w mecz, a nie z reprezentowaniem społeczeństwa. Jeżeli mamy tak robić, właśnie jak powiedział pan Kierwiński tutaj, że dobrze, bo Agrounia odbiera PiS-owi, to ja bym mu powiedział, panie sekretarzu generalny Platformy, pan się skoncentruje na tym, żeby zaproponować coś Polakom, a nie tylko patrzeć. Wcześniej odpowiedział na moje pytanie dotyczące państwa projektu. Ja słuchałem bardzo dobrze tutaj wychwalanie przewodniczącego Donalda Tuska i mówienie o tym, tylko ja jakoś w tym ponad pół godzinnej rozmowie nie usłyszałem programu, nie usłyszałem propozycji, za którymi mieliby pójść Polacy. Bo dla Polaków propozycja idźmy wygrać z PiS-em kończy się na pytaniu, po co? A co macie do zaproponowania?
A co zrobić? Wygrać z PiS-em trzeba dziś dać wiarę Polakom, nie, że wygramy z PiS-em, tylko że znów od tego Polaka będzie coś w tym kraju zależało. Że posiadanie mieszkania to nie będzie szczyt marzeń zwykłego, ciężko pracującego człowieka, bo dziś to tak trochę wygląda. Mieszkanie, szczyt marzeń, samochód na kredyt, no marzenie. Ktoś kupi samochód trochę droższy, złodziej i łobuz. Tak jak to się robi. Ja absolutnie rozumiem to podejście, tylko taki plan bardzo szeroko zakrojony, to jest plan na, no może nie dziesięciolecie, ale na kilkanaście lat, żeby to wszystko na takie inne tory, o których pan mówi, przestawić. I tutaj to nie jest plan na pewno na jedną kadencję. I tutaj przedstawiła pani to, dlaczego dziś tak jestem ja atakowany i Magdalena Sroka. Dlaczego? Bo... A tak pan się czuje, że jesteście atakowani? Pani redaktor, ja nie chcę tutaj pokazywać całej tej kuchni politycznej i medialnej, która jest akurat pani swojego zaproszenia do programu nie cofnęła, ale były stacje, które zaprosiły, a później od redaktorów naczelnych, od ludzi, którzy rządzą stacjami telewizyjnymi, przychodzą informacje, które ja też dostaję. No tak, odwołali was, bo tam jest ban. Jesteśmy przyczółkiem wolności słowa. No, za co bardzo zresztą dziękuję tym, którzy ja mogę wypowiadać się na pani temat, bo zawsze określam człowieka jako człowieka i pewnie w Platformie są normalni ludzie i w PSL-u, i u Hołowni, i wszędzie. Nie będę oceniał całości, ale w Superekspresie pani Biedrzycka jest redaktorem, która dobrze prowadzi rozmowy i daje się wypowiedzieć, więc ja będę o tym mówił. Pani akurat jest kojarzona w mojej opinii z wolnością. Bardzo dziękuję. Wracamy do kwestii związanych z Agrounią i z planem na ten najbliższy czas, bo uciekliśmy od bardzo szeroko zakrojonego programu i perspektyw. To nie jest program na jedną kadencję. Tylko, że tylko nie skończyłem właśnie tego. Przepraszam, że tak przerywam. Dlaczego to jest taki atak? Bo ja mam 30 parę lat. Pani Magdalena Sroka też jest młodym politykiem, młodą polityczką. Jeżeli mówimy właśnie o planie zakrojonym na długi czas, to właśnie tak go widzimy, by to budować. I to jest zagrożenie, bo niektórzy już stali tam po PiS-ie, żeby tylko tą władzę przejmować, bo oni byli następni w kolejce. A tutaj nagle tworzy się jakieś nowe środowisko. Ludzi, którzy może się pięknie uzupełniają, trochę różnią, ale jeżeli oni teraz zaczną rozmawiać o tym, jak to ułożyć, to może zobaczą też, że pani redaktor Biedrzycka może być wyborcą takiego połączenia, bo dlaczego nie? To teraz jeszcze kwestia związana z organizacją waszych prac w najbliższym terminie. Rozumiem, że w tym tygodniu poznamy i nazwę, i plan działania na kampanię wyborczą i jakieś zręby takie programu? Układamy plan, przedstawimy deklarację ideową w najbliższych dniach. Ja już teraz zapraszam na spotkanie, które będzie w Brzegu 23 lutego, na którym i będę ja i przewodnicząca, prezes Sroka. Ustalamy spotkanie w Kielcach, które może będzie jeszcze w szybszym terminie. Więc przygotowujemy się do ciężkiej pracy. Ale zrezygnuje pan z szyldu Agrounia? Pani redaktor, czy ja zrezygnuję z szyldu Agrounia? Agrounia pozostaje Agrounią. Agrounia wejdzie w skład tworzenia też szerszego środowiska, co zawsze było dla mnie taką ideą w działaniu politycznym. Ja będę wracał, przepraszam, ja będę wracał do pana Strzeszka, bo to mi właśnie pokazuje... Ale zaszedł panu za skórę. Nie zaszedł, jest dla mnie po prostu takim przerysowaniem karykatury polityka, który patrzy tylko i wyłącznie przywiązaniem do własnego ja. I to jest warto, ale jest uczciwy, i to jest... jeżeli nie rozumie się z wami, no to uczciwie postąpił. Odszedł. Nie wiem, o co pan ma pretensje. Ja o uczciwości ludzi nie będę mówił. Niech sobie sami opowiadają. Tylko to jest właśnie to zamykanie się w swoich bańkach, przyzwyczajanie się do tego, co mamy. Żeby iść dalej, czasem musisz wyrzucić kluczyki do tego, co masz dzisiaj i iść do przodu. Jeżeli ktoś nie potrafi tego robić w polityce, no to zawsze będzie oscylował w tym niedoszłym mandacie z obwarzanka. To jeśli pan pozwoli, jeszcze kwestia ostatnia, związana z pieniędzmi z Unii Europejskiej. Ja pamiętam, jak w którejś z naszych rozmów powiedział pan o tym, że polskim rolnikom no będzie bardzo trudno, ile to w ogóle jest możliwe, poradzić sobie bez unijnych pieniędzy. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, prawdopodobnie nie będzie go w najbliższym czasie. Mało tego, dzisiaj Okopres pisze o tym, że w związku z brakiem praworządności w Polsce zostają wstrzymane także wypłaty z Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Ich suma to jest dwa razy tyle, co daje całe KPO i z tą częścią grantową i pożyczkową. Jak będzie wyglądała polska wieś w najbliższych miesiącach bez pieniędzy z Unii? Będzie źle.
Będzie ciężko, bo najgorsze, że to buduje takie wstrzymanie inwestycji, wstrzymanie dalszego patrzenia na kilka, kilkanaście lat do przodu, do których te pieniądze unijne były wykorzystywane. Widzimy też to, co ja pani mówię o zaufaniu do instytucji państwowych i pani wie, że to każdy mówi. My, jako ludzie, którzy uprawiają ziemię, widzą to najbardziej. Najpierw nas oszukiwali na paliwie, teraz nas oszukują na nawozie. Bo ja nie wiem, czy tutaj mówiliśmy o tym, jeszcze nie było mówione. Wiecie pani, nawóz kosztował około 5000 zł za tonę. Mhm. Dziś cena spadła poniżej 3000, około 3000. Minister mówił, kupujcie po 5, bo będzie po 8. No i to jest skandal. Ludzie nakupili drogiego nawozu od spółki Skarbu Państwa, która dobrze wiedziała, że ten nawóz będzie tańszy po jakimś czasie. I jak tutaj ufać tym instytucjom? To się przekłada po prostu na nasze portfele. Dlatego ja o tym mówię. Jeżeli dziś nie ma tych unijnych pieniędzy, żeby budować taką stabilność i normalnie konkurować z rolnikiem francuskim, niemieckim, holenderskim, no bo żeby też każdy w Polsce zrozumiał, na czym polega ta różnica. To polega na tym, może pani mi pożyczyć na chwilę szklankę ze swoją wodą? A pan ma, aha, to jeszcze jedna ja potrzeba, nie będę tak? pił. Widzi pani, proszę. To jest... Co są, widzi pani, od razu mniejsze. No bo ja tutaj siedzę ponad godzinę. Na dwa programy. Ale załóżmy, że pani gość i pani ma takie same szklanki z wodą. Mhm. To jest rolnik polski, to jest rolnik niemiecki. Niech pani zobaczy na te dwie szklanki, one się różnią. Ta jest mniejsza, ta jest większa, bo on dostał dotację, a ja z nim konkuruję. Nie z dziennikarzem, nie z kierowcą autobusu, tylko z nim. Brak tych pieniędzy spowoduje, że my nie obronimy się przed zagraniczną konkurencją, gdzie wy, publicyści, będziecie później mnie pytać i dziennikarze, dlaczego zagraniczne produkty są tańsze, żywność, no bo oni mają więcej dofinansowań i to jest odpowiedź, dlatego tu jest największe zagrożenie. Jakby pan pozyskał dzisiaj te pieniądze z Unii? Ja bym po pierwsze rozpoczął normalny dialog w Polsce. To, co pokazuje, że można zacząć robić i powiedzieć ludziom, weźcie się, ogarnijcie, trzeba się dogadać, bo nasza polityka ma być skierowana do społeczeństwa, ma być prospołeczna dla ludzi. Dobrze, a tutaj chodzi o kwestie praworządności, o sąd najwyższy, o sędziów, o dyscyplinarki i tak dalej. Powiedzmy sobie jasno. Służba, w ogóle tutaj sądy, przecież to jest jedna z najbardziej zapuszczonych dziedzin w Polsce. Jeżeli Super Express przestaje pani dzisiaj płacić pensję, pani będzie ją odzyskiwała 5 lat w sądzie i może pani jej nie dostać, nawet jak pani wygra proces. Zaufanie do sądów jest w Polsce na poziomie zero. My zrobimy badania też i sprawdzimy dokładnie, co Polacy o tym myślą, żeby mieć na to dokładne potwierdzenie, bo uważam, że to jest po prostu mega ważny temat. I jeżeli ktoś mówi, że w Polsce są sądy, które dobrze działają, które potrafią sprawy przyspieszyć i za to, że Michał Kołodziejczak był 5 dłużej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, bo się domagał normalnego traktowania dla polskich rolników i za to mam zarzut karny, bo byłem 5 minut dłużej, i nagle nad sprawą dostaje kontrolę prokurator okręgowy, jest od razu nadany, żeby tam kontrolował i to robi, przecież Ziobro bezpośrednio ręcznie steruje na polecenie Kaczyńskiego, żeby Kołodziejczakowi nosa utrzeć i tam działają, a inne sądy działają opieszale, powoli, niesprawiedliwie. Przecież to trzeba zrobić porządek od góry do dołu. Ja mówię to ludziom na spotkaniach. Polskę trzeba zmieniać od podstaw. System prawny, sądy, to jest podstawa. To trzeba zmienić i uporządkować. Dziś nikt Czyli nie pan z Komisją Europejską by się dogadał? Jak rozumiem? Ja bym się dogadał najpierw z Polakami, z opozycją, jak to zrobić, ale ja pytam, przedstawić pan, plan. Pan po wyborach. I oczywiście. Jakby pan się zaczął dogadywać z Polakami, najpierw to by pan nie zdążył tych pieniędzy z KPO wydać. Nie. Tak. Niech pani zobaczy na rozmowy nasze z przewodniczącą Sroką. To właśnie do tego się nauczyliśmy, że politycy rozmawiają miesiącami i nie ma efektów. I wczoraj widzieliśmy tutaj odpowiedź, gdzie staje przewodniczący Kosiniak-Kamysz i Hołownia i znowu mówią to samo. Ja nie chcę już mówić źle na tę opozycję, no ale Polacy, zobaczcie, oni gadają, opowiadają. Przecież to już, gdyby tak się dogadywały rodziny, to by żadnej rodziny w Polsce nie było. I tak się dogadują politycy. Dlatego z Komisją Europejską trzeba podjąć szybki dialog i rozmowę i te pieniądze tutaj wprowadzić, żeby nas Zachód, bo ja mówię o rolnikach, ale to są ludzie, którzy mają firmy, przedsiębiorstwa i też są jak te dwie szklanki. Bo wie pani,
brakuje nam obrazowego spojrzenia na to, co się dzieje. Ja się dziwię politykom, którzy mówią o właśnie aktach prawnych, o różnych rzeczach. Od tego są ludzie, którzy mają pracować na aktach prawnych, prawnicy i urzędnicy, a nie polityk, który ma przedstawiać fakty i mówić: trzeba tak zrobić, że te dwie szklanki mają być równe. Jak to zrobić? Nie wiem. Zadzwońcie do huty, mają zrobić do huty szkła, mają zrobić normalne szklanki. My mamy to wiedzieć? Nie. My mamy dobrze zarządzać. Powiedział Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność, ale nie tylko za obecność dziś, ale w ogóle. Pięknie dzięki Państwu weszliśmy w nowy rok, za co bardzo mocno chciałam podziękować. Mamy dane dotyczące stycznia i liczby odsłon naszego programu na samym YouTubie. O, widzę, że Pani redaktor, dobrze poinformowany. 6,5 miliona wyświetleń. Ponad 6,5 miliona wyświetleń. Obłęd absolutny. Liczymy oczywiście na więcej, to jest jasna sprawa. Bardzo Państwu dziękujemy, kłaniamy się nisko i zawsze powtarzam, że bez Was nas nie ma. Także dzięki ogromne. Wracamy jutro o godzinie 9.07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo nisko. Do jutra.